Wielkimi krokami zbliżamy się do debaty eksperckiej, która będzie miała miejsce w dalszej części konferencji. Świadczy o tym specjalnie przygotowana sala. Zanim jednak oddamy głos naszym znakomitym gościom, chciałbym również zaprosić naszych znakomitych gości i oddać głos pani Zuzannie Bartczak oraz panu Michałowi Smoleniowi z PWC Polska, którzy wygłoszą prezentację dotyczącą stanu prac nad strategią rozwoju GZM. Serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo za wprowadzenie. Czy już mikrofon? O, mikrofon już działa. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Naszą rolą, tak jak już tutaj zapowiedział pan doktor, jest wprowadzenie w stan prac nad chyba jednym z najważniejszych dokumentów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To jest strategii na lata do roku 2027 z perspektywą do 2035. Nazywam się Zuzanna Bartczak i mam przyjemność reprezentować firmę PWC, która ma ogromną przyjemność i zaszczyt wspierać Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w właśnie opracowywaniu tego kluczowego dokumentu. Ze mną jest również Michał Smoleń, który również pełni rolę eksperta w zespole pracującym nad przygotowaniem tej strategii. Dlaczego o tym powiemy na początku prezentacji? Z jednej strony oczywiście zależy nam na tym, żeby zaktualizować stan wiedzy na temat tego, w jakim miejscu dzisiaj już jesteśmy, jeśli chodzi o przygotowanie strategii. Z drugiej strony zależy nam również na tym, aby ta komunikacja, ta informacja o tym, że tworzona jest strategia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, docierała jak najszerzej, bo jest to, no, tak naprawdę najistotniejszy dokument, który będzie wyznaczał kierunki działania metropolii na kolejne lata, który będzie rozwijał, decydował o tym, w jaki sposób będzie rozwijać się metropolia w kolejnych latach. Więc zależy nam również na tym, aby w tworzenie tego dokumentu były zaangażowane jak najszersze rzesze interesariuszy, obywateli i dlatego też chcemy dzisiaj o tym powiedzieć, z nadzieją, że ta informacja dotrze do jak najszerszego grona zainteresowanych osób zainteresowanych tworzeniem strategii. Ten projekt rozpoczęliśmy wspólnie z zespołem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii już kilka miesięcy temu, natomiast aktualnie i tak trwają prace diagnostyczne. I myślę, że to, co dzisiaj, o czym dzisiaj tutaj była mowa w dwóch poprzednich sesjach, to jest niesamowity materiał. Jestem pod wrażeniem i wielkie gratulacje, panie dyrektorze, dla całego zespołu Instytutu Rozwoju Miast i Regionów na temat, jakby w kontekście rzetelności i pogłębionej analizy i też bardzo ważnych wniosków, które też będą istotne w tworzeniu samej strategii. Co jest celem tego projektu? No właśnie opracowanie dokumentu strategicznego, ale dokumentu o charakterze nie tylko strategicznym, ale również planistycznym, co ma istotne znaczenie, bo wynika przede wszystkim z przepisów prawa, ale również będzie to dokument, który w odróżnieniu od dotychczas tworzonych strategii w samorządach, będzie również zawierał element planowania przestrzennego i myślę, że to jest bardzo istotne i też ta poprzednia sesja tutaj jest bardzo ważnym elementem, który zostanie uwzględniony w pracach nad strategią rozwoju. Co jeszcze? Bardzo ważnym elementem i założeniem, które przyjmujemy do tworzenia, do opracowywania strategii jest przede wszystkim to, że będziemy bazujemy na programie działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, który powstał z chwilą, kiedy metropolia została ukonstytuowana i to jest też dla nas bardzo ważny punkt wyjścia do tego, aby myśleć o kolejnych latach rozwoju i kierunkach rozwoju metropolii. Bardzo ważnym również źródłem danych i punktem wyjścia przy analizach, diagnozach, przy tworzeniu metropolii będzie inny ważny produkt, który powstał właśnie już w metropolii, to jest InfoGZM. No i oczywiście wyniki badania, o których dzisiaj tutaj tak szeroko omawiamy, czyli właśnie wyniki badania Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w ramach projektu Gospostratek. My jesteśmy partnerem w tym procesie jako firma PWC i wspieramy, natomiast tak naprawdę kluczowym w tym procesie jest
społeczeństwo, są interesariusze i zależy nam na tym, aby proces powstawania strategii przede wszystkim wyrażał dążenia mieszkańców i kluczowych interesariuszy do tego, jakiej metropolii oczekują, jakiej wartości dodanej oczekują od tej nowej struktury, tej wyjątkowej struktury w skali naszego kraju. Dlatego też bardzo ważnym elementem naszych prac, od którego zasadniczo nawet już rozpoczęliśmy przygotowywanie strategii, będą szeroko zakrojone konsultacje społeczne. My będziemy dzisiaj opowiadać już o prekonsultacjach, które przeprowadziliśmy tuż przed uruchomieniem procesu diagnostycznego, ale tak naprawdę te kluczowe konsultacje to jest dopiero przed nami i będzie nam zależało na tym, aby jak najszersze grono interesariuszy, obywateli, mieszkańców, podmiotów w ten proces właśnie zaangażować. Dlatego też już dzisiaj bardzo proszę i zachęcam do tego, aby informować bardzo szeroko wszystkich potencjalnie zainteresowanych mieszkańców, podmioty o tym, iż ta strategia powstaje i w każdym momencie w proces przygotowywania tej strategii, opiniowania wstępnych wyników, założeń, każdy może się zaangażować. Co za nami? Tak jak wspomniałam, jakiś czas temu rozpoczęliśmy proces opracowywania strategii wspólnie z zespołem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ale wciąż jeszcze jesteśmy na etapie diagnostycznym. Zależy na tym, aby ta diagnoza była jak najbardziej rzetelna, jak najbardziej pogłębiona, aby na jej podstawie, aby właśnie na podstawie, na solidnych fundamentach budować dalsze założenia, cele, kierunki strategiczne rozwoju metropolii. W pierwszej części prac, która w jakimś zakresie została już zakończona, było oczywiście przygotowanie założeń projektowych. To też było niezwykle istotne, aby dobrze określić i dobrze zrozumieć, w jaki sposób i kogo chcemy angażować w ten proces, aby dobrze zaplanować przebieg tego przygotowywania tego niezwykle ważnego dokumentu, a także aby właśnie tak jak wspomniałam wcześniej, już na etapie rozpoczynania prac przyjrzeć się, posłuchać tego, co dzisiaj mieszkańcy myślą na temat metropolii. I właśnie w tej pierwszej części etapu diagnostycznego przeprowadziliśmy proces prekonsultacji. O wynikach tego procesu opowie za chwileczkę Michał. To też jakby stanowi dla nas pewną bazę, pewne kierunki, punkt wyjścia do dalszych prac. Aktualnie trwa proces analityczno-diagnostyczny. W ramach tego procesu, tak jak wspomniałam, pracujemy nad tym, aby przygotować jak najbardziej pogłębioną, jak najbardziej rzetelną analizę stanu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. I w ramach tego etapu mieliśmy przyjemność już, i za co bardzo dziękuję obecnym tutaj panom prezydentom, przeprowadzić niezwykle inspirujące i angażujące warsztaty we wszystkich podregionach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W warsztaty zaangażowały się już wszystkie gminy, które tworzą Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. I w ramach tych warsztatów również chcieliśmy trochę posłuchać i podyskutować na temat tego, jak dzisiaj postrzegana jest metropolia w poszczególnych gminach i jakiej metropolii oczekują włodarze gminy w kolejnych latach. Także bardzo dziękuję już za to zaangażowanie. Ważnym etapem i elementem naszych prac są również wywiady pogłębione, które również prowadzimy. Z częścią z Państwa też mieliśmy już przyjemność rozmawiać właśnie na temat postrzegania metropolii, ale też jej wizji w kolejnych latach. I oczywiście ten proces będzie kontynuowany. Tak jak wspomniałam, w pierwszym etapie my bardzo szeroko zidentyfikowaliśmy kluczowych interesariuszy, ale nie tylko kluczowych. Zaplanowaliśmy, w jaki sposób będziemy interesariuszy angażować i teraz to wszystko trwa. Jeśli też z Państwa perspektywy pojawi się jakaś tutaj myśl, inspiracja, na co warto jeszcze zwrócić uwagę, to oczywiście jesteśmy na to jak najbardziej otwarci. Proces analityczno-diagnostyczny, który zakończy się właśnie przygotowaniem, opracowaniem szczegółowej diagnozy, przewidzieliśmy na końcówkę marca 2022 roku, a następnie a w zasadzie równolegle, w tym samym czasie planujemy przygotowanie drugiego ważnego dokumentu, który również jest częścią przygotowywania strategii, a właśnie jest powiązany z tym elementem przestrzennym, a więc trwają również prace w tak zwanym etapie delimitacyjnym, w ramach którego analizujemy
optymalny zasięg Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Analizujemy również trendy społeczne i gospodarcze dla poszczególnych obszarów, czyli też to wszystko, o czym tutaj dzisiaj już była mowa, a także przygotowujemy delimitację obszarów funkcjonalnych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. I tutaj też już oczywiście z tego miejsca bardzo dziękuję wszystkim ekspertom, którzy zaangażowali się już w ten proces, którzy nas wspierają i mamy nadzieję, że jeszcze będziemy mogli w tym etapie szerzej również ten temat konsultować. W tym etapie wspiera nas również nasz partner, firma tutaj również z województwa Panowa, która właśnie ze względu na swoje doświadczenie również została zaangażowana w tę pracę. Po zakończeniu tych dwóch etapów właśnie diagnostycznego i delimitacyjnego przystąpimy do opracowywania już właściwej strategii. Strategii, w ramach której będziemy przede wszystkim chcieli wyznaczyć kluczowe cele strategiczne, cele operacyjne, plan działań, w ramach której również będziemy chcieli opracować model funkcjonalno-przestrzenny. To jest oczywiście powiązane z etapem delimitacyjnym. W ramach tego etapu będziemy kontynuować proces angażowania interesariuszy, będziemy kontynuować proces badawczy, będziemy organizować warsztaty, spotkania z interesariuszami, z mieszkańcami. Po przygotowaniu roboczej wersji strategii, strategia zostanie poddana konsultacjom, co jest oczywiście naturalnym procesem. Zależy nam na tym, żeby te konsultacje były jak najszersze i w związku z tym będziemy organizować szereg różnorodnych metod angażowania mieszkańców, interesariuszy w ramach tego procesu konsultacji społecznej. I do końca 2022 roku, a więc w zasadzie za rok, planujemy zakończenie prac nad strategią. Zakładamy, że to będzie już dokument, który zostanie zaakceptowany przez wszystkie kluczowe podmioty, również podmioty, które z perspektywy formalno-prawnej ten dokument powinny przyjąć. W zasadzie tutaj takie krótkie podsumowanie, jakiego rodzaju źródła wykorzystujemy, jakiego rodzaju narzędzia i metody badawcze. Tak jak wspominałam, przede wszystkim bazujemy na szerokim zakresie dokumentów, szerokim zakresie opracowań, które do tej pory zostały wypracowane, na warsztatach, na rozmowach, na wywiadach indywidualnych, na analizach danych statystycznych. Ten proces został bardzo szeroko zaplanowany w etapie przygotowawczym i na tej podstawie wspólnie z naszym zespołem projektowym w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pracujemy. I tak jak wspominałam, przeprowadziliśmy już część badań, część konsultacji, przeprowadziliśmy prekonsultacje i już w ramach tego etapu pozyskaliśmy szereg bardzo ciekawych wniosków. Zatem pozwolicie Państwo, że zanim przejdziemy do debaty eksperckiej, opowiemy krótko, co z tych badań dotychczasowych wynika, jakie inspirujące tezy, kierunki rozwoju metropolii, wizję metropolii mamy po spotkaniach z gminami, mamy po prekonsultacjach w ramach etapu diagnostycznego. Oddaję Tobie, Michał, głos. Rzeczywiście, pracując nad strategią, stoimy przed trudnym zadaniem, także ze względu na liczbę źródeł wiedzy, które musimy uwzględnić. Oczywiście bazujemy na twardych danych i dorobku z instytucjonalnego statystyki publicznej, badań naukowych, ale chcemy także angażować mieszkańców, zarówno później w procesie konsultacji projektów, dokumentów, ale także na wstępie, po to, aby zainspirować się trochę tym, co rzeczywiście mieszkańcom chodzi po głowie, tak? Co porusza opinię publiczną w kontekście rozwoju metropolii. I tutaj chciałbym zacząć od przedstawienia odpowiedzi na takie pytanie, które zadaliśmy w naszym badaniu, o wyzwania leżące przed metropolią, właśnie jak to widzą uczestnicy tych prekonsultacji. A więc pytaliśmy, jakie pana zdaniem są największe wyzwania, które stoją przed metropolią do roku 2027. Tutaj mamy odpowiedzi, które w tym pytaniu wielokrotnego wyboru były wskazywane najczęściej. I tutaj na pierwszym miejscu jest to tendencja, która w zasadzie pojawiała się we wszystkich naszych pytaniach. Wynika ta kwestia ziemia, powietrze, woda, prowadzenie działań ukierunkowanych na środowisko. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, bo dzięki temu, że mieliśmy też pytania otwarte, mogliśmy trochę spojrzeć
bym powiedział, w rewers tych odpowiedzi, zrozumieć też w tych pytaniach otwartych, jak rozumieją te różne pojęcia uczestnicy naszego badania. I tutaj najważniejsze kwestie, które były podnoszone, to z jednej strony jakość powietrza, która w dalszym ciągu jest pokazywana jako taki obszar, który wymaga dalszej pracy. Natomiast bardzo ważnym elementem była także dostępność do terenów zielonych i kwestia, no właśnie, tego, żeby one były chronione, żeby one były dostępne pod rekreację. Także w szerszym takim kontekście obaw dotyczących nieskoordynowanej, chaotycznej zabudowy. Jak wiemy z badań, ten proces zabudowy pod te cele mieszkaniowe nie jest może w metropolii tak intensywny, jak to jest w innych ośrodkach Polski, ale mimo wszystko to także jest takie coś odnośnie czego mieszkańcy mają wątpliwości, czy kolejne 10-15 lat przyniesie pozytywne zmiany, tak? O ile w przypadku powietrza wiadomo, że ta sytuacja się poprawia z roku na rok, tutaj te kwestie wskazywane są jako taki temat ryzyka. Te zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem pojawiły się także w kolejnych odpowiedziach, bo tutaj mamy kwestię transportu zbiorowego, który no, z jednej strony musi być dostępny dla właśnie mieszkańców, przeciwdziałać wykluczeniu transportowemu, ale także w kontekście tej przyjazności dla środowiska. No i cały duży temat transformacji przemysłowej, w tym odchodzenie od górnictwa węgla kamiennego, które jest wskazywane jako takie duże wyzwanie w tych kolejnych latach. Ważnym takim elementem, i to też bardzo mocno wychodziło, pewnie jeszcze mocniej w warsztatach z włodarzami gmin, to była kwestia zachęcania młodych ludzi do związania swojej przyszłości z metropolią. Inne takie tematy, które pojawiały się często tutaj, to mamy to kształtowanie miast zwartych, przeciwdziałanie wyludnianiu się centrów miast. To jest taki kryzys, który uczestnicy naszego badania dostrzegają, ale także w innym pytaniu, gdzie pytaliśmy o jakość życia w metropolii w odniesieniu do konkretnych elementów, tutaj wskazywano też nie najlepsze oceny zyskiwała sytuacja mieszkaniowa, dostępność, atrakcyjność cenowa tej oferty mieszkaniowej, a także kwestia bezpieczeństwa. Natomiast oczywiście uzupełniając też o między innymi wnioski z analizy między innymi strategii wojewódzkiej, ale także innych badań, przychodzimy tutaj z taką hipotezą i identyfikacją czterech kluczowych wyzwań. To należy traktować w tym momencie jako taką naszą hipotezę, którą między innymi liczymy, że będziemy mogli potwierdzić także podczas dzisiejszej dyskusji, ale takie cztery wyzwania, one zasadniczo nawiązują też pewnie do tych wcześniejszych wystąpień, pomimo tego, że nie było tutaj jakiejś takiej bezpośredniej koordynacji, ale na pierwszym miejscu mamy te negatywne trendy demograficzne i ich skutki, bo oczywiście jest to, szczególnie w niektórych ośrodkach miejskich, ten kryzys w ogóle dotyczący ich funkcji, ich ciągłości, ale to także jest ta kwestia deficytu siły roboczej, która jest już sygnalizowana jako taki problem, który może w kolejnej dekadzie się pojawiać. Całe wyzwanie związane z dostosowaniem usług publicznych, przestrzeni publicznych do potrzeb tego starzejącego się społeczeństwa. Wskazywano też tutaj taką kwestię wykorzystania potencjału imigracji, przede wszystkim jeżeli chodzi o odwrócenie tych negatywnych trendów na poziomie krajowym, choć w pewnym zakresie, przyciąganie talentów tam, gdzie to jest możliwe, szczególnie do na przykład rozwijających się gałęzi przemysłu, ale także wykorzystanie potencjału związanego z migracjami międzynarodowymi. Wiemy, że one były nasilone w ostatniej dekadzie. Natomiast to często były imigracje bardzo tymczasowe, osób o niekoniecznie wysokich kwalifikacjach. Ważne, żebyśmy zachęcali szczególnie te talenty, te osoby, które na przykład są za granicą, ale kończyły tutaj studia, żeby one też swoją przyszłość z metropolią związały i także właśnie, żeby wnosiły tutaj no nie tylko te nisko czy średnio płatne miejsca pracy, ale także tych specjalistów, którzy przyciągają zaawansowane gałęzie gospodarki. I tu można nawiązać do tego trzeciego elementu, czyli do konieczności rozwoju funkcji metropolitalnych. Tutaj wiele też udało się już zrobić, jeżeli spojrzymy na przykład na rozwój przemysłu, ale także na rozwój kultury, to tutaj metropolia w dużej mierze realizuje już swój potencjał. Natomiast przede wszystkim wskazywano tutaj dwa takie elementy. Po pierwsze to jest kwestia znaczenia metropolii jako ośrodka akademickiego.
oraz badawczo-rozwojowego. Dzisiaj widzieliśmy na wynikach badań, że jeżeli chodzi na przykład o sukcesy w ubieganiu się o granty, te wyniki nie były najwyższe i to niestety wpływa na to, jak wpływa po pierwsze na to, jacy inwestorzy są zainteresowani metropolią oraz wpływa także bardzo mocno na decyzje młodych mieszkańców metropolii, a więc tych osób, które wyjeżdżają często na studia, wyjeżdżają później czy zostają w innych ośrodkach w Polsce ze względu na możliwość tam rozwoju kariery zawodowej. To są z perspektywy demografii, z perspektywy struktury gospodarki znaczące zagrożenia, a nawet jak wiemy wśród, rozmawiając z włodarzami miasta, są często także ich osobiste historie osób kolejnego pokolenia, które z różnych powodów wiąże swoją przyszłość z innymi metropoliami w Polsce, co zasadniczo jest takim wyzwaniem, na które musimy odpowiedzieć. Ogromnym takim wyzwaniem jest ta kwestia zielono-niebieskiego rozwoju i nie myślimy tutaj tylko wąsko w kontekście na przykład transformacji górnictwa, która oczywiście będzie zarówno z perspektywy, szczególnie w niektórych miejscach, z perspektywy rynku pracy, pozostają też oczywiście problemy środowiskowe, kwestie zagospodarowania terenów, ale też w ogóle chcemy tutaj wskazać bardzo mocno na te zmiany, które czekają wszystkie ośrodki w Polsce, związane z między innymi europejskimi ambicjami klimatycznymi, z tym jak na naszych oczach już w kolejnych latach ma zmieniać się transport, jak ma zmieniać się powiedzmy system ciepłowniczy, jak powinny też właśnie wyglądać kwestie dostępu do tych usług po to, aby no, nie powodować też, żeby ta transformacja tym razem, tak, mówiąc też w odniesieniu do historii regionu, no nie pozostawiała naszych mieszkańców z tyłu. I to jest olbrzymie wyzwanie, które tutaj mamy, które ma właśnie zarówno swoje globalne, jak i bardzo lokalne komponenty. No i ostatni taki element to jest poprawa jakości życia, bo to jest to, co stanowi dopełnienie rozwijającej się gospodarki, to jest to, co wpływa też na przykład na decyzję o tym, czy w metropolii chcę dalej mieszkać, albo czy w metropolii chciałbym się właśnie osiedlić. Mamy te wyzwania, ale właśnie jak w takim razie powinna wyglądać ta metropolia? Tutaj w pytaniu otwartym, w sumie otrzymaliśmy około, to było 100 stron tekstu wypowiedzi od kilku wypowiedzi liczących kilka słów po kilku akapitowe, dłuższe wypowiedzi. Prosiliśmy o dokończenie takiego sformułowania: metropolia w 35 roku powinna być. I tutaj te największe tutaj elementy na tej mapie pojęć, to są te oczywiście odpowiedzi, które były wskazywane najczęściej. Tutaj ta zielona czysta jest ujęta w ten sposób także dlatego, że to jest to, jak o tym myślą mieszkańcy, a więc te kwestie globalne związane z transformacją też się pojawiały, ale one bardzo często były odniesione do takiego codziennego doświadczenia, że chcę, żeby moje otoczenie było zielone albo pozostawało zielone, tak, w kontekście tych obaw, na które wcześniej zwracałem uwagę, aby to miejsce było czyste, jeżeli chodzi o powietrze, ale także czyste w kontekście odpadów, tak, i ogólnie właśnie też takiej estetyki. Inne takie elementy, które się pojawiały, to metropolia przyjazna mieszkańcom, metropolia dobrze skomunikowana, metropolia innowacyjna i nowoczesna. Natomiast też te elementy, one muszą być, jak wiemy, uzupełnione też, to są w zasadzie takie rzeczy trochę, które metropolia może dawać swoim mieszkańcom. Wiemy, że częścią tej wizji rozwoju muszą być też rozwój tych czynników, które pozwalają metropolii na świadczenie tych usług, na ponoszenie wydatków inwestycyjnych. I tutaj kwestia dalszego rozwoju gospodarki i także kwestia między innymi rozwoju jednak gospodarki opartej na jeszcze większym stopniu, opartej na wiedzy, na przykład w kontekście nowoczesnych narzędzi przemysłu, to jest też także bardzo istotne po to, abyśmy mogli tym rosnącym oczekiwaniom mieszkańców, którzy przecież widzą, jak zmieniają się inne polskie miasta, Warszawa także, ale często były też porównania do Poznania, do Wrocławia, do Trójmiasta, ale także jak zmieniają się europejskie miasta, tutaj oczekiwania mieszkańców są rosnące, jeżeli chcemy im sprostać, to rzeczywiście także o te motory rozwoju musimy zadbać. I to prowadzi nas do takiego bardzo ważnego pytania, które też chcielibyśmy postawić w zasadzie naszym uczestnikom panelu, a więc jak powinna się rozwijać metropolia wobec tych wyzwań społeczno-gospodarczych. I tutaj ona może w zasadzie być podzielone na dwa takie elementy, bo oczywiście mamy rozwój obszaru metropolii, tych konkretnych miast, pozostałych gmin, mieszkańców, firm
instytucji. Więc mamy tutaj rzeczywiście wskazane te główne takie hipotezy związane z funkcjami metropolitalnymi, z tym, że to powinien być taki ośrodek pierwszego rzędu, tak? Że to nie może być też takie miejsce ze względu choćby na jego skalę, to nie powinno być miejsce, z którego no, choćby, żeby zdobyć to najlepsze wykształcenie w kraju albo żeby móc rozwijać karierę, młodzi mieszkańcy wyjeżdżają. Ale to też kwestia mobilności, bo to mobilność w metropolii tworzy w zasadzie metropolię jako jeden ośrodek. Wiemy, że mamy tu jednak policentryczną strukturę, tak, znaczące odległości. Tutaj dalszy rozwój mobilności jest na pewno bardzo istotny, różnie pojmowanej, tak, bo tutaj mamy nie tylko rozwój transportu zbiorowego, z czym metropolia jest kojarzona, ale także kwestie na przykład właśnie transportu intermodalnego, wykorzystania rowerów, a także właśnie no, potencjalnie elektromobilności w kontekście także pojazdów prywatnych, tak, która będzie częścią tej kompozycji. Sprawiedliwa transformacja klimatyczna jako taki bardzo ważny element i też pozostałe kwestie, atrakcyjność centrów miast, tych miejsc, gdzie mamy usługi, natomiast często z różnych powodów jakość życia poza tym nie jest tak dobra, z którego ci bardziej zamożni mieszkańcy się często wyprowadzają, ale bardzo ważny jest także ten rozwój metropolii jako instytucji i rozwój metropolii jako formuły współpracy. Jeżeli chodzi o te problemy, bym powiedział merytoryczne, te problemy pierwszego rzędu w lewej kolumnie, one są całkiem dobrze rozpoznane, bo wiemy, one są identyfikowane na poziomie wojewódzkim, one są także identyfikowane w strategiach przygotowywanych przez poszczególne gminy, które także bierzemy pod uwagę. Natomiast być może najtrudniejszym pytaniem, przed którym stajemy w tym procesie strategicznym, to jest pytanie, jak metropolia może odpowiadać na te problemy, które są często całkiem dobrze znane. Ale to, jak metropolia powinna działać, to już ma, jak wiemy, krótszą tradycję. Mówimy tutaj o 4 latach metropolii, o wielu doświadczeniach, często pozytywnych, ale czasami także, jak to padało podczas spotkań z włodarzami, pojawiały się także oczekiwania odnośnie tego, jak pewne rzeczy powinny się dalej rozwijać, dokąd powinny dążyć. I tutaj mamy wskazane takie formy współpracy, tak? Bo mamy rzeczywiście metropolię jako organizatora i koordynatora przekazanych działań, nie tylko w kontekście transportu, ale także takie funkcje, jak pełnienie funkcji takiej platformy uporządkowanej współpracy gmin. Po to, żeby nie było tak, że nad każdą kwestią trzeba budować osobne sojusze w tym bardzo skomplikowanym, bardzo licznym układzie tutaj samorządowym, ale żeby rzeczywiście metropolia była też taką przestrzenią, która porządkuje nasz tutaj dialog. Już to ma w dużej mierze miejsce, szczególnie na poziomie podregionów, jak to zaobserwowaliśmy, natomiast na pewno to jest takie działanie, które będzie też ważne w przyszłości. Kolejny taki wymiar to jest metropolia jako taka instytucja ekspercka. A więc centrum kompetencji, centrum analityczne, które dostarcza danych także na przykład opracowań dla gmin po to, aby one mogły swoje funkcje, które przecież będą nie mniej istotne w kolejnej dekadzie realizować. Inne kwestie, inicjator innowacyjnych działań, inicjator także współpracy ze światem nauki, biznesu, kultury, bo metropolia ma ten potencjał, żeby być wspólną twarzą, która oddaje potencjał ludnościowy na przykład tego ośrodka, na przykład na poziomie międzynarodowym i tutaj także w kontekście budowy pozytywnego wizerunku w kraju, za granicą, metropolia ma bardzo dużo do odegrania. Także w takiej, bym powiedział, bardziej prozaicznej kwestii, ale czyli rzecznika wspólnego interesu gmin i społeczności lokalnych. Tutaj wiadomo, że różne formy, że razem możemy więcej. Jeżeli wypracujemy na poziomie metropolii pewne wspólne stanowiska w różnych kwestiach, one też będą częściej przebijać się na poziomie czy to regionalnym, czy to na poziomie krajowym. A w końcu taki temat, który jest podnoszony, ale temat, który tutaj zostawiliśmy ze znakiem zapytania, ponieważ to jest kwestia wzmocnionej instytucji o szerszych kompetencjach. I tutaj rzeczywiście oczekiwania są spore, także ze strony włodarzy. Natomiast to, jak rzeczywiście metropolia powinna działać, czy rzeczywiście też na ile też możemy uwzględniać właśnie te rozważania na temat potencjalnej inaczej zorganizowanej metropolii, choćby pod kątem ustawy, one muszą też brać pod uwagę właśnie no to, czy takie plany są realistyczne i też myśląc o kolejnych latach w tym procesie strategicznym, nie chcemy się nad nimi przesadnie skupiać, bo musimy pamiętać, że wiemy, jak długo trwały prace, żeby metropolia w obecnej formie została powołana, więc wiemy też, że jeżeli zmiany tutaj nadejdą,
to nie będą, nie zostaną zrealizowane z dnia na dzień po na przykład określeniu takich potrzeb. Strategia może być tutaj ważnym krokiem do tego, żeby ewentualne postulaty zgromadzić, natomiast będziemy też bardzo mocno, patrząc na ten 27 rok, który przecież jest już, ani się obejrzymy, a w tym 27 roku będziemy, więc bardzo ważne także będzie szukanie możliwości działania metropolii w ramach obecnych struktur, co często wymaga miękkich, eksperckich, takich dyplomatycznych działań, w czym metropolia już ma duże sukcesy, ale na pewno tutaj ta funkcja będzie coraz istotniejsza. Tak, dziękuję bardzo. To, tak jak Michał powiedział, to są wnioski, pewne hipotezy pochodzące z bardzo wielu inspirujących dyskusji ze wszystkimi włodarzami, z kluczowymi ekspertami dotychczas. Też mamy nadzieję, że te wnioski będą dla Państwa pewną inspiracją do dyskusji eksperckiej, którą poprowadzi Dionizy Smoleń, dyrektor w Zespole Doradztwa Sektora Publicznego w PWC. I liczymy też na to, że właśnie Państwo w pewien sposób jeszcze je skomentujecie, być może powstaną jeszcze jakieś nowe hipotezy, nowe kierunki, na które warto zwrócić uwagę. To jest to, co jest na dzisiaj, to, co jest na podstawie tej pierwszej części badań. Bardzo liczymy na dalsze inspiracje i bardzo serdecznie zapraszamy, Dionizy Smoleń, zapraszam Ciebie, a Ty zaprosisz naszych znamienitych ekspertów już. Zuzanna, dziękuję serdecznie, dziękuję Wam za prezentację, która jest takim wprowadzeniem do panelu dyskusyjnego, który jest takim zwieńczeniem naszej dzisiejszej konferencji, bo tak jak to Zuzanna ujęłaś, znakomici paneliści przyjęli zaproszenie do wzięcia udziału w debacie. Szanowni Państwo, nasza debata nosi nazwę Kierunki rozwoju GZM w kontekście obecnych i prognozowanych wyzwań społeczno-gospodarczych. Mam ogromną przyjemność zaprosić i poprosić o zajęcie miejsc naszych szanownych panelistów. Jest z nami pani Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Witamy bardzo serdecznie, w pewnym sensie gospodarza oczywiście dzisiejszego spotkania. Uprzejmie proszę o zajęcie miejsca. Dziękuję za brawa. Zapraszam serdecznie do zajęcia miejsca w gronie panelistów, nie pierwszy raz dzisiaj, pana dyrektora Wojciecha Jarczewskiego, dyrektora Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Panie dyrektorze, zapraszam serdecznie. Też powitajmy brawami, dziękuję. Uprzejmie proszę o zajęcie miejsca także pana profesora Marka Szczepańskiego z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Panie profesorze, zapraszamy serdecznie. Bardzo proszę o zajęcie miejsc w gronie panelistów pana profesora Adama Drobniaka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zapraszamy serdecznie. Szanowni Państwo, oczywiście w składzie panelistów jest przedstawiciel Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, nasi znamienici naukowcy, ale przecież nie może zabraknąć włodarzy miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Uprzejmie proszę o zajęcie miejsca w gronie panelistów pana prezydenta Mariusza Skibę, wiceprezydenta miasta Katowice. Zapraszam serdecznie również pana prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego, prezydenta miasta Sosnowca. Panie prezydencie, zapraszam. Zaproszenie do udziału w panelu przyjął także pan prezydent Adam Neumann, prezydent miasta Gliwice. Panie prezydencie, zapraszam serdecznie. Jest z nami także pan prezydent Mariusz Wołosz, prezydent miasta Bytomia. Panie prezydencie, zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, ja się teraz przemieszczę już, tak żeby pokierować dyskusją. Szanowni Państwo, chciałbym zaproponować naszym szanownym, zacnym panelistom dwie rundy wypowiedzi właśnie wokół tych tematów, które zostały w tej prezentacji wprowadzającej zarysowane. Pierwsza runda wypowiedzi to odpowiedź na pytanie, jak można określić rolę metropolii. Po co nam metropolia? Jakiej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii potrzebujemy? Także w kontekście tych wyzwań społeczno-gospodarczych, o których mówiliśmy. No, w pewnym sensie może nieco filozoficznie jest to pytanie o tożsamość metropolii. Co ma być wyróżnikiem metropolii? Jaka ma być wartość dodana metropolii? I druga runda wypowiedzi, pewnie te rundy będą się jakoś tutaj tematycznie przenikać. Wizja rozwoju metropolii, jaka powinna być metropolia w roku 2035, także z uwzględnieniem, o czym też Zuzanna i Michał mówili, także z uwzględnieniem pewnego modelu zarządzania
metropolią, a także współpracy w łonie metropolii. Te pytania, szanowni państwo, są dość ogólnie sformułowane, ale chciałbym tak znamienitym ekspertom zostawić pewną swobodę też wypowiedzi, bo ten panel też ma być pewną inspiracją i pewnym też wkładem do toczących się prac nad strategią rozwoju Górnośląskiej Zagłębskiej Metropolii. Także jeszcze raz dziękuję panelistom za przyjęcie zaproszenia, państwu tutaj za udział też w tym panelu. Mam nadzieję, że wygospodarujemy nieco czasu także na pytania od państwa jako obserwatorów, uczestników debaty. Szanowni państwo, w pierwszym rzędzie uprzejmie proszę o zabranie głosu panią przewodniczącą Danutę Kamińską, która z ramienia Zarządu Górnośląsko-Zagłębskiej Metropolii bezpośrednio nadzoruje toczące się prace nad strategią. I w tym kontekście myślę, takim dobrym punktem wyjścia do naszej debaty będzie pytanie o oczekiwania Zarządu Górnośląsko-Zagłębskiej Metropolii związane z pracą nad strategią. Dotychczas te prace strategiczne były prowadzone zgodnie z planem działań strategicznych. Było wiele prac analitycznych i głębokie podstawy analityczne prac w ramach metropolii są stworzone, ale strategia, myślę, może być tym takim przełomowym dokumentem wyznaczającym kierunek działania. Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie o oczekiwania ze strony też pani przewodniczącej i zarządu metropolii. Bardzo proszę. My oczekujemy od tej strategii bardzo wiele. Przede wszystkim, żeby odpowiadała na wszystkie problemy, z którymi się teraz borykamy, wskazywała nam drogę, jak je rozwiązać, a poza tym, aby można było realizować bardziej, mocniej te zadania, do których jesteśmy powołani. Przede wszystkim, żeby w przyszłości ta nasza metropolia była tą metropolią, która jest bardziej identyfikowana w kraju, w świecie, żeby była konkurencyjna. Liczę na to, że ta nasza strategia przede wszystkim będzie budowana, tak jak zresztą tu padły już w poprzednich panelach, na trafnych wnioskach z diagnozy dotyczącej wszystkich dziedzin. Wszystkich dziedzin, które nas otaczają. Mało tego, myślę, że ta strategia powinna nas kierować właśnie do tego, żebyśmy mogli w przyszłości powiedzieć, że właśnie strategia spowodowała, że nasza metropolia będzie taką metropolią przyciągającą, gdzie właśnie wszyscy będą mieli i będą chcieli budować tu swoją przyszłość, swoją edukację, zakładać rodziny, życie i żebyśmy po prostu byli dumni z tego, że ta pierwsza metropolia była jedną z najtrafniejszych decyzji w kraju, że metropolia się sprawdziła w każdej dziedzinie. Dlatego bardzo, bardzo liczymy na wyniki, na ten dokument, który będzie nie dość, że dobry, ale będzie także wzorcem, tak na dobrą sprawę, dla tworzenia przyszłych strategii. Jak wiemy, ta strategia jest wyjątkowa z wielu względów, dlatego że jest to strategia metropolii, dlatego że obejmuje również, o czym tu także było mówione, także te elementy, które nigdy w strategii nie było. Chodzi o model funkcjonalno-przestrzenny. A jak niedawno na poprzednich panelach słyszeliśmy, że z przestrzenią mamy bardzo duży problem. Szczególnie co mnie martwi i nie chciałabym, żebyśmy, znaleźli jakiś sposób. Mianowicie to, że rozwijają się te obszary dla budownictwa, dla mieszkalnictwa, gdzie wynikające ze studium, gdzie jak wynika z badań Instytutu, możesz byłoby jeszcze mieszkać w naszej metropolii 800 tysięcy mieszkańców, a prognozy demograficzne, które są bardzo pesymistyczne, określają, że w naszej metropolii będzie coraz mniej ludzi. Z analiz, które tu Instytut robił, że już w przeciągu ostatnich 20 czy 10 to jest rzędu 100
tysięcy ludzi, a w prognozy, które myśmy jeszcze bardziej badali od 90 roku, to jest praktycznie 300 tysięcy mieszkańców, a przyszłość i prognozy na przyszłość są no, jeszcze gorsze. Tak samo ta struktura populacji mieszkańców, co jest najbardziej, największym problemem właśnie dotyczącej młodzieży, a zatem nasza metropolia, mająca ogromny potencjał, co tu było dowiedzione, musi w tej strategii zostać ukierunkowana, żeby ten nasz potencjał był bardziej wykorzystany i żebyśmy po prostu no, ruszyli tą naszą metropolię do przodu, po prostu do przodu. Myślę, że na tą chwilę dziękuję. Bardzo dziękuję serdecznie, czyli wykorzystać szanse, potencjały, przeciwdziałać też wyzwaniom, a z drugiej strony udowodnić, że metropolia jest potrzebna i może być wzorem też dla innych metropolii, także w tym ujęciu planowania przestrzennego, wiązania planowania przestrzennego ze strategią społeczno-gospodarczą. Dziękuję serdecznie Pani Przewodniczącej za tą pierwszą wypowiedź i uprzejmie proszę także Pana doktora Wojciecha Jarczewskiego z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów o taką też wypowiedź w pewnym sensie wprowadzającą. Panie dyrektorze, no dzisiejsza konferencja pokazuje już ogrom też wykonanej pracy diagnostycznej, także przede wszystkim przez Instytut. No też oczywiście tutaj przed chwilą Zuzanna Bartczak i Michał Smolin także mówili o pewnych pracach PWC. No taki niejednoznaczny obraz się wyłania z tej diagnozy, bo z tej diagnozy wynika ogrom wyzwań, chociaż także wyraźnie widać pewne szanse. Proszę mi pozwolić zadać dość trudne chyba pytanie. Jakie Pan widzi takie kluczowe wnioski z tych prac diagnostycznych pod kątem już prac nad strategią? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak tutaj... Przepraszam. Podsumowując jeszcze i może odnosząc się do tych wyników badań, które przez kilka godzin tutaj prezentowaliśmy, to co widzimy, to faktycznie to, o czym Pani Przewodnicząca tutaj powiedziała, ogromny problem demograficzny i właściwie to, z czym mieliśmy do tej pory do czynienia, to jest bardzo mały problem w stosunku do tego, co nadchodzi. Do 2050 roku. Oczywiście różne to są prognozy, ale tak lekko weryfikując tą prognozę GUS-u sprzed właśnie już 6-7 lat, no to być może mówimy nawet o 30-35% spadku liczby ludności w całej metropolii. To znaczy, że całe do 50 roku, znaczy, że całe połacie miast przestaną być potrzebne. To jest wielkie wyzwanie. W zeszłym tygodniu wróciliśmy z Detroit, bo patrzyliśmy jak tam Cleveland, w Buffalo, patrzyliśmy jak w Stanach sobie z tym radzą. 3 tygodnie temu byliśmy w Niemczech i patrzyliśmy tutaj w tych wschodnich Niemczech, jak tam sobie z tym problemem radzą. Próbujemy to jakoś opisać i do polskiej myśli wrzucić tamte doświadczenia w jakiś taki sposób ustrukturyzowany, ale no nie ma, widzimy już, że nie ma łatwych odpowiedzi. Jeszcze do Rumunii chcemy pojechać, zobaczyć jak tam sobie radzą. Nie ma łatwych odpowiedzi na to wyzwanie. Natomiast to, co, żeby tak nie pozostawać tutaj w tej sferze takiej pesymistycznej, faktycznie w GZM to jest ciągle potęga gospodarcza, to jest w różnych zestawieniach, jeśli chodzi o liczby bezwzględne, druga, nazwijmy to gospodarka w Polsce, po metropolii warszawskiej i posiadająca cały czas dużą dynamikę, jeżeli chodzi o inwestycje właśnie i magazynowe, i przemysłowe, z szybko rozwijającymi się usługami i dobrą strukturą pracy. Natomiast to, co wygląda na to, że jest dużą szansą, to jest powiązanie w tej chwili i wyzwaniem też, to jest powiązanie GZM-u z Krakowskim Obszarem Metropolitalnym. To jest, te problemy właściwie to są komplementarne obszary. W Krakowie ogromna ilość ludzi, bardzo wysokie ceny mieszkań, brak terenów do zainwestowania i brak terenów, kompletnie brak terenów do inwestycji przemysłowo-magazynowych. Tam po prostu nie ma gdzie tego prawie że robić. I na Śląsku i w Zagłębiu, czyli przestrzeń do
Do inwestycji potencjał, infrastruktura techniczna też możliwa do zrobienia tego i brak ludzi i szybko kurcząca się populacja. To są, wydaje się, że dzisiaj, jeżeli z perspektywy Instytutu mógłbym się podzielić naszym doświadczeniem, nie ma ważniejszej rzeczy niż zbudowanie szybkiej kolei, tej nowej, tej związanej z CPK-iem lub innego szybkiego połączenia. Autostrada jest jaka jest, no, jest po prostu marna i poza tym do Krakowa też się ciężko wjeżdża. Dużo lepsza nie będzie, tam te perspektywy rozwoju są bardzo, bardzo odległe. Więc wydaje się, że tutaj to połączenie pokolejowe powinno być no, chyba jednym z kluczowych priorytetów między właśnie GZM-em a Krakowem i to będzie bardzo ważny impuls, taka współpraca. Ja to porównuję do Unii Europejskiej. Unia Europejska, ta pierwsza, ta wspólnota węgla i stali rozwijała się dzięki zniesieniu granic i po prostu współpracy. Sama współpraca daje ogromny potencjał do rozwoju. Sama współpraca, nic więcej nie trzeba. Trzeba się tylko otworzyć na tą współpracę. Tutaj właśnie tego nie ma na razie. Ta cienka granica tych paru gmin oddziela GZM od Krakowa i ona jest, jak mówią w medycynie, krew-mózg. Nieprzepuszczalna niemalże. To jest pierwsza grupa refleksji, a druga grupa refleksji mówi jednak o jakimś modelu wzmocnienia zarządzania metropolitalnego. Tutaj nie ma łatwych odpowiedzi, absolutnie nie chodzi o to, żeby miasta traciły swoją tożsamość i niezależność, ale z drugiej strony, po pierwsze, jednak między miastami jest mordercza konkurencja. Nieraz widzieliśmy to, że oferty inwestycyjne z Gliwic są kontroferty z Tychów czy Sosnowca, to te strefy inwestycyjne tak się rozwijały czy nawet jakby inwestorzy szukali i próbowali tutaj szukać lepszych opcji też w różnych miejscach to widać. Także tutaj jakiś sposób zintegrowanego zarządzania przestrzenią, no i jakiś sposób zarządzania tym kurczeniem się miast. Tego same miasta najprawdopodobniej w swojej skali nie są w stanie zarządzić. To widać dobrze w Niemczech. Tam, jeżeli miasto staje przed tym problemem, to w Stanach jest zresztą tak samo. Jeżeli miasto samo zostaje zostawione problemowi skurczenia się, to ten proces no, nie ma szans powodzenia. Także tutaj tak króciutko podsumowując te dwie główne myśli z poprzednich paneli, to myślę, że takie dwa wątki bym tutaj zostawił. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, panie dyrektorze. A przekładając, parafrazując pana odpowiedzi na tytuł panelu, czy wątek przewodni, jakiej metropolii potrzebujemy, to rozumiem tak. Po pierwsze, współpracującej w układzie zewnętrznym, i to metropolia krakowska. Po drugie, współpracującej wewnątrz, mniej konkurencji, więcej współpracy między gminami w ramach metropolii. I po trzecie, potrzebujemy metropolii, która ma nieco większe prerogatywy do działania. Tak to odebrałem, wzmocnienie zarządzania metropolią. Dziękuję serdecznie. I w tym samym duchu, jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, jakiej metropolii potrzebujemy, uprzejmie proszę także o zabranie głosu pana profesora Marka Szczepańskiego z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Panie profesorze, jakiej metropolii potrzebujemy, jakiej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii potrzebujemy i co zrobić, żeby 1 dodać 1 równało się 3 poprzez fakt funkcjonowania metropolii? Zapraszam. Szanowni Państwo, metropolitalne, dzień dobry na początek i odwołanie do dwóch wypowiedzi, z jednej strony pana dyrektora, a z drugiej strony pana doktora Michała Smolenia. Mianowicie, szanowny panie dyrektorze, 20 lat temu mówiłem i pisałem, że potrzeba nam Krakowic właśnie, czyli tego junktim między Krakowem a Katowicami. Niewiele się zdarzyło przez te 20 lat, niemniej jednak nieskromnie przypominam, że to już tyle lat minęło od czasu, kiedy postawiliśmy tezę o konieczności fuzji przestrzennej, społecznej, gospodarczej Krakowa. I druga sprawa, otóż mój młodszy kolega, pan Michał, pokazywał na planszy innowacyjność miast i regionów jako ważny element metropolitalności. Otóż, kolego, chcę poinformować, że zapoznałem się z ostatnim, najnowszym rankingiem Tolons Global Innovation Index 2021, tak zwane 100 supermiast
Żadne miasto metropolii nie jest ulokowane w tym rankingu. Nie przeceniam rankingu, żeby było jasne, ale ten akurat jest bardzo staranny. Jeśli Państwo zobaczą do metodologii tych badań, to przekonają się, że to jest istotny element, o którym warto mówić. No co oni tam brali pod uwagę? No przede wszystkim cyfrowa alfabetyzacja. W tym okropnym języku socjologicznym wyróżniamy analfabetów cyfrowych i cyfrowych alfabetów. Zwracali na to uwagę, jak usieciowione są miasta, jak funkcjonują w sieci, kompetencje niezbędne do normalnego funkcjonowania w czasach obecnych. Krótko mówiąc, zachęcam Państwa do przyjrzenia tego rankingu. Za chwilę podam wyniki dla polskich trzech miast. W supermiastach znalazły się Kraków na miejscu 20, poprawił swoje lokowania. Na miejscu 35 Warszawa i last but not least Wrocław na 99, przedostatni w tej pierwszej setce. Warto o takich światach pamiętać, o tym, co ustaliła ta grupa rangująca miasta, bo my nie spotykamy się po to, żeby jak gładysze prawić sobie sympatyczne słowa, tylko mówić o rzeczach naprawdę trudnych. Już pojawiły się te rzeczy naprawdę trudne. To jest demos i kratos, demos i grafos, czyli demografia, władza ludu z jednej strony i opisywanie ludu. Przyjrzałem statystyki, idąc na spotkanie z Państwem, i tak jak pani przewodnicząca powiedziała, tutaj nie ma żadnych powodów do radości. Kobiety metropolitalne, jeśli tak mogę użyć tego pojęcia, mają taką samą dzietność jak pozostałe kobiety w Polsce. To jest na poziomie 1,3 dziecka. Mówiąc ładniej, 10 kobiet w wieku rozrodczym urodzi 13 dzieci. Żeby metropolia mogła dobrze funkcjonować, tak jakbyśmy tego oczekiwali, potrzeba było nam dzietności 2,1, czyli 10 kobiet rodzi 21 dziecko. Proszę o tym, o tej prawdzie pamiętać. W przeciwnym razie będziemy świadkami zwijania się demograficznego i już jesteśmy świadkami zwijania się demograficznego. To jest, jeśli chodzi o demografię. Szanowni Państwo, muszę też powiedzieć o takim etymologicznym pojęciu metropolia. Metropolia oznacza matkę wszystkich miast. Piękne słowo zresztą greckie, polis, tłumaczone jest jako miasto, państwo. Dzieło platońskie Platona, polis, przetłumaczone na język polski jako państwo. Mi się wydaje, że to jest wadliwe tłumaczenie, bo tu chodzi o polis jako miasto, państwo jednocześnie i władzę w mieście, państwie. Metropolia powinna być matką wszystkich miast. Państwo wiecie, jak Grecy zakładali miasto, to wokół tego miasta pierwotnego gromadziły się inne mniejsze ośrodki. Ja tutaj nie do końca widzę tą matkę wszystkich miast, zważywszy na to, że znowu, kiedy szedłem do Państwa, spojrzałem na mapę świata, na luksferyzację świata. Gdzie się pali na całym świecie? Gdzie się pali światło? Ja wiem, że jeśli na sali są ekolodzy, to powiedzą, no to jest wadliwy wskaźnik, bo zanieczyszcza powietrze, powoduje straty w ekologii. I znowuż na słowo jedno, pozwólcie mi Państwo. Piękne słowo oikos oznacza dom i miejsce, w którym człowiek chce żyć i pracować. Metropolia ma być domem i miejscem, które człowiek nie z przymusu, ale z chęci chce żyć i dobrze pracować. Proszę pamiętać o tym pierwotnym słowie, to kieruję też do pana Michała uwagę, żebyśmy mieli świadomość, poprawia się stan środowiska, poprawia się stan oikos, ale depopulacja metropolii jest czymś dla mnie ze wszechmiar oczywistym. I teraz wracam do świateł. Otóż, panie dyrektorze, ja już panu przed chwilą wspomniałem, czym miałaby być dla mnie metropolia. Ja się nie odwołuję do miast białoruskich, kazachskich, ja się odwołuję do tych największych wzorców, ponieważ one powinny wytyczać się dobrostan metropolii. Otóż dla mnie wzorcem jest Bosłosz,
czyli przestrzeń między Bostonem i Waszyngtonem, skrajnie innowacyjna, zaludniona przez 52 miliony ludzi. Oczywiście metropolia górnośląsko-zagłębiowska nie będzie tak ludna, ale w pierwszej kolejności pali się najbardziej na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Później w południowej Anglii, w południowych Niemczech, posługuje się tym pojęciem luksferyzacja, które sam wymyśliłem, ono nie jest najzgrabniejsze na pewno, ale to chodzi o luks, od światła. I jest kolejna metropolia pozaeuropejska, na południu oczywiście Anglii się mocno, mocno pali i w Belgii, ale w Belgii dlatego, że całą dobę świecą się światła przy autostradach i głównych drogach, to pewno jest też zafałszowanie. I świeci się w Osace, Tokio i Yokohamie. To są światła, ale sprawdziłem też przyloty pasażerskie. Bardzo się cieszę z każdego sukcesu metropolitalnego lotniska. Wszelako na tej mapie przylotów nie jesteśmy potęgą, choć mamy sporo do zaoferowania, między innymi zabytki industrii, która powoli odchodzi w przyszłość, o tym jeszcze będę mówił. A więc świeci się w tych trzech miejscach. Porównałem, jak się świeci w Polsce. Owszem, jest 12 punkcików świecących się, Warszawa i nasza metropolia. 12 punktów to są te największe miasta Rzeczypospolitej, najjaśniejsze zresztą. I te przyloty pasażerskie i to światło, no nie nastraja mnie najbardziej radośnie, dlatego że mimo uwag ekologów, wolałbym, żeby się świeciło wyraźnie w metropolii, wyraźnie w Warszawie, bo to są metropolie, ale panowie prezydenci mi wybaczą szczerość. Drugiego, trzeciego rzędu to są metropolie, które mają przed sobą bardzo wiele do zrobienia, nie tylko w demografii, ale w wielu innych obszarach. Tym wielkim obszarem jest odchodzenie od ścieżki górniczej. Podróżuję bardzo często poza Polską i ton jest jednoznaczny, czytelny. Znowuż użyję nieładnego pojęcia, dekarbonizacja. Oni oczekują w Unii Europejskiej natychmiastowej dekarbonizacji. Rząd Rzeczypospolitej powiedział, że nie dopuści do tego, iżby przed 2049 rokiem nastąpił całkowity proces dekarbonizacji. Mamy sukces, ogromny sukces w tym znaczeniu, że kiedy pierwszy raz miałem w ręku niezaugane statystyki, było to w 1989 roku, to ze zdumieniem dowiedziałem się, że mamy 404 tysiące górników. Oczywiście tam byli atleci z klubów sportowych, kucharki z ośrodków czasowych, ale kiedy nawet to odjąłem, to byłem poruszony, ponieważ znałem sytuację Zagłębia Rury, do którego tak często się porównujemy. Otóż Zagłębie Rury rozpoczęło proces dekarbonizacji w 1958 roku i jak do tej pory zakończony, ale szanowni państwo, wcale nie wielkim sukcesem. Było sporo porażek i moi koledzy, przyjaciele, socjologowie niemieccy mówią, że utworzyły się getta biedy na przykład, pogórnicze getta biedy. To słowo getto, chciałbym, żebyście państwo też zrozumieli, że ja tu nie jestem żadnym mentorem socjologicznym, ale żeby było jasność. Getto jest oddzieleniem pewnej grupy społecznej od pozostałych. I nie jest prawdą, że to naziści czy hitlerowcy zbudowali pierwsze getto. Pierwsze getto powstało w 1516 roku w Wenecji, w marcu zresztą. I na te przypadki gett w tych zagłębiach Rury, zagłębiu Rury i Sary odwołują się koledzy niemieccy, mówiąc, że wcale proces nie dobiegł końca, bo są skutki społeczne i przestrzenne. Proszę mi też wybaczyć taką refleksję po wizycie w dawnych osadach górniczych w Anglii. Tam spotkałem jednego człowieka, który był na etacie górnika. Jednego. On tłoczył magazyny górnicze, czyli na zapotrzebowanie turystów, na tradycyjnej drukarce wydawał gazetę górniczą. I wtedy on powiedział, że bardzo wielu jego kolegów
z kopalni, dawnej kopalni, rozpiło się, wkroczyło na ścieżkę patologii, ulokowało się właśnie w pogórniczych gettach biedy. Bo proszę pamiętać, że są też getta zamożności. Sfotografowałem je wspólnie z moją współpracowniczką, panią Weroniką Ślęzak-Tazbir, i mamy całkiem sporą, dużą grupę, enklaw zamożności, nie chcę używać gett zamożności. Jedno mnie tylko razi i ja wiem, że to jest może nie najważniejszy element, ale panowie prezydenci, na setkach fotografii, jakie wykonaliśmy, znajdują się zasieki, płoty, tabliczki informujące o ochronie przez konkretną firmę. To fragmentaryzuje przestrzeń metropolii, to umniejsza wagę przestrzeni metropolii. I kiedy, ja już kończę, kiedy Charles Montgomery, autor Szczęśliwego Miasta, przyjechał do Polski, to pierwsze co powiedział, że przechadzka po Warszawie nastraja go wyjątkowo negatywnie. Mówi, zauważyłem liczne zasieki, liczne gated communities, to się nazywa w języku socjologicznym, osiedla grodzone. I przestrzegam przed tym, iżby te osiedla grodzone rozwijały się dalej, bo fragmentaryzujemy przestrzeń metropolii i poddajemy ją gettoizacji, o jakiej wspominałem. Bardzo przepraszam, że przedłużyłem. Dziękuję serdecznie panie profesorze za wielowątkową wypowiedź. No nie sposób tutaj, nawet nie podejmę próby bez parafrazowania tych wątków, ale do jednego tutaj się ograniczę tylko wyjątku. Metropolia matka wszystkich miast. Mam nadzieję, że panowie włodarze też zechcą do tego wątku się odnieść, bo on chyba też nawiązuje ściśle do tematu naszej dyskusji, jakiej metropolii potrzebujemy, jaką rolę ma do odegrania GZM. Panie profesorze, dziękuję jeszcze raz serdecznie. I również w tym duchu uprzejmie proszę o zabranie głosu przez pana profesora Adama Drobniaka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Panie profesorze, jakiej metropolii potrzebujemy? Bardzo dziękuję. Dziękuję za pytanie, dziękuję za zaproszenie. Ja wypowiedź podzieliłem sobie na takie dwa etapy, tak jak dwa pytania tutaj były przewidziane na sesję. Pierwsze nie odpowie na to, drugie może podsunie pewne pomysły. Natomiast pierwsze pytanie dotyczy jednak uporządkowania pewnych kwestii takich metodycznych i takiego zastanowienia się nad tym, w jaki sposób tak naprawdę podejść do formułowania wizji i misji metropolii, dlatego że zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to niesamowicie trudne zadanie i może tutaj jeszcze jakieś takie wątki staną się podpowiedzią. No pierwsza sprawa jest taka, że wizja i misja jakiejkolwiek organizacji to tak naprawdę jest część takiej, jak wiemy, trochę szerszej refleksji. Ta refleksja, zalecałbym taką dosyć dużą dyscyplinę w tworzeniu takiej refleksji, powiedzmy, strategicznej, która wynika z kilku jak gdyby elementów, czy inaczej, ta refleksja jest zbudowana na kilku elementach. Pierwszy, który dzisiaj bardzo fajnie został pokazany, to jest ta diagnoza, powiedzmy, wewnętrzna. I diagnoza dotyczy różnych wymiarów, od społecznego, przez kulturowy, instytucjonalny, kultury organizacyjnej, aż po przestrzenny, funkcjonalny i tak dalej. Natomiast mamy też jakby kolejne diagnozy, które są pomocne w formułowaniu tej wizji, a mianowicie no, kolejną rzeczą jest diagnoza zewnętrzna, diagnoza otoczenia. Chodzi o to, żeby też spojrzeć nie tylko i wyłącznie na to, co dzieje się u nas, ale też żeby popatrzeć przynajmniej na to otoczenie mikro, czyli na to otoczenie konkurencyjne, ewentualnie otoczenie partnerskie i też spojrzeć na otoczenie makro w tym nawet klasycznym układzie zarządzania strategicznego, czyli otoczenie polityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne czy też środowiskowe. Trzecim elementem, zanim przystąpimy do mówienia właściwie o wizji czy też misji, to jest kwestia, którą my nazywamy w Szkole Studiów Strategicznych, to są wybory strategiczne, czyli tak naprawdę to, co zapisane jest w różnego typu dokumentach, które planują rozwój naszego kraju, naszego województwa, przynajmniej w perspektywie do 2027, 2030, czasami nawet dłużej. No, problem czy złożoność tych wyborów strategicznych w przypadku metropolii jest dość duża, dlatego że tutaj jak gdyby musimy odnieść się nie tylko i wyłącznie do tego, co jest na poziomie regionu, kraju, Europy, ale także mamy wybory strategiczne takich niższych poziomów, czyli poszczególnych miast, gmin, które wchodzą w skład tej naszej metropolii. Kolejny element diagnozy, to o czym tutaj pan profesor wspomniał doskonale, to jest też przegląd doświadczeń tego, co zrobili inni w zakresie budowania podobnych jak gdyby układów funkcjonalno-przestrzennych. Bo tutaj pewne doświadczenia, podpowiedzi mogą nam też
wskazać pewne kierunki, w których moglibyśmy zmierzać, albo czasami może i lepiej, których powinniśmy unikać, ponieważ one tak naprawdę do niczego nie prowadzą. To, co jest też istotne przy budowie wizji i misji metropolii, to jest coś, co jest dostępne niejako od zaraz, a mianowicie jest to przegląd koncepcji rozwoju. Czy to koncepcje rozwoju, które są czerpane z geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarki przestrzennej, czy też ze studiów miejskich, regionalnych. Tego tutaj jest sporo. Mówi się na przykład o tej policentryczności, ale tutaj to zostało wspominane i tym powiązaniu z Krakowem, no ale przecież mamy szerszą koncepcję, czyli policentrycznych regionów miejskich, która bierze pod uwagę, przynajmniej tak wynika z badań prowadzonych u nas w katedrze, nie tylko i wyłącznie Kraków, ale także Wrocław, Ostrawę. No nie wspominam już o miastach typu Bielsko, Częstochowa, które funkcjonują w tym policentryzmie, ale także zastanawiamy się nad tym, jaki będzie wpływ tego, że otworzy się A1 i jak my będziemy oddziaływać na Łódź. Więc to jest jedna z koncepcji. Tych koncepcji oczywiście jest więcej. No i to, co jest niezbędne dla budowania wizji i misji, to jest kwestia związana z tak zwaną diagnozą prospektywną. Dlatego, że wizja przede wszystkim to jest konstrukt, który dotyczy przyszłości. Tak słusznie tu Państwo pokazywali w tych wyzwaniach, pytali tych mieszkańców i tak dalej, co będzie w tym 2035 roku. Dobrze, ale diagnoza prospektywna wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi, chociażby narzędzi nawet uproszczonego foresightu, tworzenia scenariuszy eksploracyjnych, pozytywnych, negatywnych i dopiero uzbrojony w taką wielką wiedzę z różnego typu jakby diagnoz, no, możemy przystąpić do formułowania wizji, czy też misji, czy jakby poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jaka powinna być rola metropolii i tak dalej. Tutaj jeszcze kończąc moją wypowiedź, powiem tak, zalecałbym, tak jak powiedziałem, pewną taką ostrożność tutaj w formułowaniu wizji i misji, dlatego że jak gdyby taka poprawna interpretacja szczegółów w ramach poszczególnych takich analiz, czy to diagnozy wewnętrznej, czy zewnętrznej i tak dalej, ona nie zapewnia tak naprawdę nam pełnej jak gdyby interpretacji całości, nad którą chcemy zapanować w tej wizji. Więc to, że dobrze odczytamy jakieś pojedyncze analizy, to jeszcze nie znaczy, że jak gdyby do końca, choć to chyba nie da się tego osiągnąć, ale w jakimś dużym stopniu rozumiemy tą całość. I reasumując, jeszcze powiem tak, uważajmy przy formułowaniu wizji i misji, dlatego że po pierwsze powinniśmy w pierwszym kroku powinniśmy sformułować wizję. Więc trudno jest pytać o rolę jak gdyby metropolii, jeżeli tak naprawdę nie mamy jeszcze określonej tej przyszłości dla niej. Więc najpierw zalecałbym refleksję, o której będę mówił w drugiej części, już merytoryczną, na temat wizji, ponieważ no, wizja jest tym wymiarem przedmiotowym tej przyszłości, którą chcemy sformułować, to powinno być coś inspirującego, to powinien być pewien obraz sukcesu, do którego dążymy, pożądanych rezultatów, które chcemy osiągnąć. One oczywiście nie zawsze są możliwe do osiągnięcia, natomiast jest to coś, co jest takim naszym drive'em, powiedziałbym. I wizja jest znacznie szersza od jakichś takich pojedynczych kierunków, pojedynczych nawet projektów strategicznych i tak dalej. Natomiast misja, no, to jest ten wymiar podmiotowy, to jest ta nasza rola i co więcej, jest to rola, która jest tu i teraz do odegrania po to, żeby zrealizować wizję. Więc jeżeli zrobimy sobie taki porządek w tym wszystkim, metodyczny, myślę, że o wiele łatwiej będzie nam potem odpowiadać na pytania, które z pewnością będą się jeszcze rodziły w trakcie tego projektu, nad którym tutaj myślę, że wspólnie pracujemy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, tylko przypomnę, nawiązując do wcześniejszych prezentacji, że prace nad strategią, a tym samym nad ukształtowaniem misji i wizji będą toczyły się do końca przyszłego roku, więc czas na tutaj ten namysł i wykorzystanie tych wszystkich narzędzi też oczywiście będzie, myślę, wystarczający. Dziękuję Panie Profesorze. I teraz uprzejmie proszę naszych tutaj zacnych włodarzy także o wypowiedzi, też w kontekście pytania o rolę, jaką ma metropolia do odegrania. Uprzejmie proszę o zabranie głosu pana prezydenta Mariusza Skibę, wiceprezydenta miasta Katowice. Panie prezydencie, zapraszam serdecznie. Dzień dobry państwu, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Oczywiście pozdrowienie od pana prezydenta Marcina Krupy. Dziękuję za możliwość udziału w tym panelu. Szanowni Państwo, mowa o metropolii tutaj dzisiaj to nie jest mowa o jakimś koncepcji, bo metropolia de facto istnieje, tak? Wszystkim nam zależy oczywiście, pracując nad strategią, żeby ta metropolia tutaj, nasza metropolia była najlepszą metropolią. Nie jest to coś też, tak jak mówiłem,
zupełnie nowego i tak to też mogłem, na potwierdzenie tego są głosy, które padły chociażby w tym panelu wcześniej, zarówno pana dyrektora, panów profesorów, pani przewodniczącej, ale też miałem okazję przysłuchiwać się wcześniejszym częściom dzisiejszej konferencji i tam też padły takie przykłady mówiące o współpracy właśnie, mówiące o nawiązywaniu relacji i wyciąganiu wniosków, chociażby takich wniosków, o których mówił pan dyrektor tutaj na przykładzie tych miast amerykańskich z pasa rdzy, żeby nie powielić tego złego przykładu miast, które można powiedzieć w pewien sposób się zachłysnęły swoim sukcesem, tak jak w przypadku miasta Detroit, które dosyć mocno postawiło na motoryzację. Tam też przecież największe targi motoryzacyjne na świecie były organizowane. Się okazało, że to do pewnego momentu nie wystarczyło i miasto z ponad 2 milionów ludności stopniało nam do 600 tysięcy na dzień dzisiejszy. To jest taka przerażająca wizja, ale mamy też w tej Ameryce, te, można powiedzieć, te pewne ośrodki, jakby się troszeczkę poprzesuwały. Tu pan profesor Szczepański podawał przykłady, na przykład północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych, 52 miliony ludności, obszar od Nowego Jorku do Bostonu podzielony na 4 czy 5 stanów. Tam też są inne ośrodki, takie chociażby Tampa na Florydzie, czy obszar metropolitalny San Francisco. No to pokazuje, że te metropolie, jeżeli przemyślą swoją strategię, swoją wizję, to mają szansę na odniesienie sukcesu. I my byśmy chcieli pójść, myślę, tą drogą, z którego de facto nie ma odwrotu. Bo pan profesor przed chwileczką mówił o takiej wizji prognostycznej, o przewidywaniu przyszłości, a ta przyszłość mówi nam, że do roku 2050 2/3 ludności będzie mieszkało w miastach. W miastach, które będą zajmowały 2% powierzchni ziemi. Czyli to w pewien sposób zmusza nas do współpracy, do tego, żeby zawiązywać te relacje, żeby rozwiązywać problemy. Problemy, których jest tutaj w konurbacji górnośląsko-zagłębiowskiej dosyć sporo do rozwiązania. I ten taki najmocniej przebijający się to dotyczący kwestii demografii. Demografii, o której dzisiaj usłyszałem, że w analizowanym okresie czasu miasta nasze tutaj stopniały o 300 tysięcy mieszkańców. 300 tysięcy mieszkańców, osób, które głównie kiedyś przyjechały tutaj do pracy, popracowały, doczekały okresu przejścia na emeryturę i powróciły do swoich miejsc macierzystych dosyć często. Ale ta rzesza osób pracujących jeszcze w przemyśle ciężkim jeszcze stanowi jakąś dosyć pokaźną grupę. Padło tu dzisiaj, że to jest prawie 40 tysięcy osób i trzeba się zastanowić, żeby te osoby nam też tutaj nie wyjechały. Ale też trzeba się zastanowić nad tym, żeby przyjechały tutaj nowe osoby. I są takie elementy, które do tej współpracy tutaj w ramach metropolii w pewien sposób nas obligują. Jest historia, na której można powiedzieć metropolia się osadziła, związana z transportem, z kwestią zakupu energii elektrycznej czy gazu. Ale też są wyzwania i nowe obszary, którymi musimy się zająć. To chociażby nauka. Ja ostatnio przeczytałem jakiś taki, przygotowując się do dzisiejszego panelu, wywiad z panem przewodniczącym Karolczakiem, który podkreślał właśnie rolę tych ośrodków naukowych, tych uczelni wyższych w kształtowaniu metropolii. Jak się cofniemy właśnie i przejdziemy znowu na przykład amerykański, to te miasta, o których mówił pan profesor Szczepański chociażby, ten rejon to bardzo dobre uniwersytety z Nowego Jorku. Uniwersytet Yale, Harvard, uczelnie, które w rankingu szanghajskim zajmują pierwsze miejsca. I ja myślę, że tutaj w obszarze nauki dla metropolii jest bardzo duża rola do odegrania, aby podnosić jakość naszych uczelni, żeby można powiedzieć tym swoim sumptem wpływać na to, żeby ta jakość nauki była coraz lepsza, ale też chociażby poprzez internacjonalizację, takie umiędzynarodowienie tych ośrodków, wpływać na to, żeby tutaj przyjeżdżali pracownicy naukowi z zagranicy. Ja wiem, że metropolia poprzez niektóre ze swoich projektów tego typu działania już podejmuje, ale trzeba na pewno z większym naciskiem w tym kierunku pójść po to, żeby te ośrodki naukowe, żeby te uczelnie prezentowały jeszcze większą jakość i żeby ściągały kolejne rzesze
młodych osób, maturzystów z innych regionów kraju, żeby nie wyjeżdżali oni nam, czy nie wybierali Krakowa, Gdańska, Warszawy, ale przyjeżdżali tutaj na Śląsk i wzmacniamy te osoby, które kończą śląskie szkoły średnie i wybierają nasze uczelnie. Uczelnie mają niebagatelne znaczenie, nie tylko jeżeli chodzi o kwestie przyciągania, wpływu na demografię, ale też wpływu na przedsiębiorczość. To ten etap w życiu, w ramach którego budujemy kompetencje, nawiązujemy w pewien sposób też relacje, w ramach którego tworzą się pomysły, które później na pewno trzeba przekładać na realne pomysły związane z rynkiem pracy, z przedsiębiorczością. I tutaj na pewno też metropolia ma do odegrania dosyć mocną rolę, aby wpływać właśnie na rozwój tej przedsiębiorczości, aby tutaj tworzyły się miejsca pracy, aby te podmioty, które tutaj działają, pochodziły stąd, żeby to nie były tylko podmioty, które inwestują tutaj, środki są z zewnątrz, ale rzeczywiście, żeby były dosyć mocno tutaj zasadzone w miastach naszego obszaru. Po to, żeby poprzez ten związek budować tutaj właśnie gospodarkę lokalną, która będzie rozpoznawalna, która będzie konkurencyjna do innych ośrodków. To także, jeżeli chodzi o samą kwestię demografii, a tak jak mówiłem, we wcześniejszych częściach padły tutaj pewne recepty na rozwiązanie tego problemu, związane właśnie też z tym, że musi to być większa ilość osób, które tutaj na Śląsk przyjadą. To nie tylko kwestia tej zastępowalności w ramach przyrostu naturalnego, ale to także kwestia takiego zaimportowania nowych mieszkańców tutaj do naszych miast. To także kwestia zadbania o jakość życia w naszych miastach. Kwestia bardzo istotna z punktu widzenia określonych poszczególnych grup wiekowych, zarówno tej grupy w wieku senioralnym, czyli stworzenia dla nich pewnego takiego tutaj poczucia, że mogą jeszcze się w lokalnej gospodarce przydać, że mogą tutaj mieć swoją istotną rolę, kwestia budowania pewnego rodzaju usług dla tej grupy. Dzisiaj chociażby na sesji Rady Miasta w Katowicach był dyskutowany program senioralny naszego miasta. W ramach tego programu my na przykład przewidujemy przeznaczenie ponad 52 milionów złotych. To jest dosyć pokaźna suma pieniędzy, bo wiemy, jak istotną grupę społeczną w sensie ilościowym i jakościowym stanowią dzisiaj seniorzy. Ale to też kwestia pewnej oferty, oczywiście dla osób w wieku produkcyjnym. To kwestia takiego poczucia bezpieczeństwa, że decydując się na to, żeby najpierw się tu osiedlić, żeby założyć rodzinę, że mają wsparcie w nas, w samorządzie, co do tego, że przy podejmowaniu decyzji o potomstwie, że będą mieli zabezpieczenie w postaci opieki żłobkowej, że będzie też odpowiednia edukacja na wysokim poziomie, od przedszkola poprzez szkołę podstawową aż po szkołę średnią. Ale to też kwestia oferta spędzania czasu wolnego, bardzo istotna z punktu widzenia życia rodzinnego. Bardzo wiele się w tym obszarze zmieniło. Ja pamiętam, gdy sam byłem dzieckiem, rzeczywiście tutaj był problem z zagospodarowaniem tego czasu wolnego. Osoby dorosłe decydowały się często właśnie na pojechanie do tego Krakowa, żeby tam spędzić czas wolny, żeby zrealizować jakąś swoją pasję. My w ostatnich latach czasu nie marnowaliśmy, ta oferta jest dosyć bogata zarówno w Katowicach, jak i w Sosnowcu czy Bytomiu, który dzisiaj był przywoływany, pokazywany jako przykład utworzenia na terenach poprzemysłowych takich terenów właśnie rekreacyjnych. I oczywiście są wyzwania też związane z tematem, który nabrzmiał w ostatnim okresie czasu. To kwestia zmian klimatu, który dotyczy wszystkich, całego świata, jest to problem globalny, ale też tutaj jest potrzebna współpraca przy rozwiązywaniu tego wyzwania, chociażby
Ja się posłużę takim przykładem, chociażby jak rzeka Rawa w Katowicach, która przebiega zarówno przez Świętochłowice, Chorzów, Katowice. Ja sobie nie wyobrażam, żeby w pojedynkę tylko Katowice się tym problemem na przykład zajmowały, ale tutaj rzeczywiście potrzebna jest współpraca. Potrzebna jest współpraca także, jeżeli chodzi o kwestie chociażby gospodarki odpadami. Ja wiem, że tutaj metropolia podejmowała działania w tym zakresie, chociażby jeżeli chodzi o budowę spalarni. Na pewno trzeba przemyśleć formułę pewną, jeżeli chodzi o podejście do tego tematu, no bo trzeba spowodować, żeby mieszkańcy miast, metropolii nie płacili za śmieci coraz więcej, żeby śmieci w pewien sposób nie posuwały nas do ściany, ale żeby rzeczywiście tutaj znalazło się jakieś konstruktywne podejście, które nam pomoże ten problem rozwiązywać. I oczywiście na pewno kwestia brania przykładu też. Ja podałem przykłady z różnych części świata, jak się to kończyło w sensie negatywnym, ale są też przykłady takie pozytywne, ale myślę, że też Katowice same w sobie mogą być przykładem dla innych miast tutaj i tego przypadki już mamy, wykorzystywania pewnych inicjatyw, działań, które zrodziły się w Katowicach, które Katowice podjęły i cieszę się, że tutaj Zarząd Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej w pewien sposób te różne tematy podjął, czy to dotyczące chociażby porozumienia burmistrzów w kontekście ograniczenia emisji, a w konsekwencji oczywiście pewne projekty, chociażby takie jak projekt Stop Smog, to kwestia chociażby projektu Awair, też jakby w tym obszarze, kwestia czujników, które są rozlokowane na terenie naszego miasta, ale warto właśnie też, myślę, tej Unii Europejskiej, która chociażby finansuje te projekty, pokazywać, że jest to, po angielsku to się nazywa takie dissemination, czyli rozpowszechnianie tych rezultatów, że tutaj my z Katowic, gdzie te projekty zostały zrealizowane, potrafimy je realizować na szerszym, dużo szerszym obszarze. Także pracy na pewno jest do wykonania dużo. Cieszę się, że są poważne inicjatywy z naszego punktu widzenia, na przykład na pewno kolej metropolitalna to jest takie zagadnienie, za które odpowiada Zarząd Metropolii, któremu warto kibicować. I myślę, wszystkie te działania przyczynią się do tego, że rzeczywiście będziemy konkurencyjni tutaj nie tylko w obszarze europejskim, ale w sensie globalnym, a o to wszystkim nam oczywiście tutaj chodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, panie prezydencie. Rzeczywiście tutaj wiele wątków pan poruszył. Pewnie byśmy potrzebowali kilku godzin takiej debaty, żeby je wszystkie wymienić, ale niech będzie wolno na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo to pobrzmiewa w wielu, wielu wypowiedziach tutaj szanownych włodarzy, zresztą na warsztatach, które przeprowadzaliśmy, i pan prezydent to bardzo wybił w swojej wypowiedzi. Rozwój ośrodków naukowych. Czego potrzebujemy od metropolii? Jakiej metropolii potrzebujemy? Takiej, która stawia na rozwój ośrodków naukowych. I mam takie wrażenie, że jakby ujął to pan w taki sposób, jako pewien instrument przeciwdziałania tym negatywnym trendom demograficznym, oddziaływanie także, przeciwdziałanie odpływowi talentów, rozwój rynku pracy, przedsiębiorczość. To naprawdę jest jakiś taki bardzo charakterystyczny ten nacisk na rozwój ośrodków naukowych, a w istocie chyba funkcji metropolitalnych. Dziękuję serdecznie za wypowiedź i uprzejmie proszę również w tym samym duchu odpowiedź na pytanie o rolę metropolii pana prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego, prezydenta miasta Sosnowiec. Panie prezydencie, bardzo proszę. Oczywiście trudno cokolwiek chyba więcej powiedzieć. Właściwie chyba tu z kolegami powinniśmy zamknąć tę dyskusję. Ja powiem, coś musimy wymyśleć. Tak? Panie prezydencie, ja mam pomysł. Tak? Jak pan rozumie stwierdzenie pana profesora Szczepańskiego? Metropolia, matka wszystkich miast. Bardzo dosłownie. Właśnie myślę, że metropolia powinna tworzyć jedną wielką rodzinę, w której dochodzi, jak to w rodzinie, do sporów i kłótni, ale zawsze wychodzi wzmocniona wspólnymi decyzjami. Dokładnie tak, jak myślę i rozumuję słowo samorząd, bo myślę, że właśnie my jesteśmy najlepszym przykładem tego, że bez względu na różne poglądy, które nas gdzieś tam dzielą, potrafimy ze sobą współpracować i to jest bardzo ważne, żeby tak było również w metropolii i mam nadzieję, że będzie nam się to udawać, bo w większości przypadków nam się to udaje. Ale chciałbym do kilku wątków jak gdyby powrócić, które tutaj padały, bo no jaką ja widzę metropolię? Myśmy o tym rozmawiali tutaj, jak z panią rozmawialiśmy parę tygodni chyba już temu.
No to ja widzę metropolię za te kilkanaście lat jako miejsce, w którym będziemy mogli poruszać się po mieście bez maseczek i nie mówię o COVID-zie, tylko mówię o smogu, bo to jest dzisiaj chyba główny temat, który dziś pojawia się w mediach, bo mieliśmy ostatnio dwa, trzy dni temu sytuację, w którym sytuacja była tragiczna, tak? I ja nawet powiedziałem, że się z tego powodu cieszę, nie, że była sytuacja tragiczna, tylko że chyba po raz pierwszy w życiu czułem, że jest smog. Co z jednej strony pewnie oznacza, że było bardzo źle, ale z drugiej oznacza, że coś dobrego zaczęliśmy robić, że żyjemy w momentach, w których tego smogu nie ma, czyli rozróżniamy te momenty, czyli jest lepiej z jednej strony, tak? I to jest bardzo ważne, ale o czym, dlaczego mówię, bo wszystkie elementy, o których mówiliśmy, właśnie walka ze smogiem, bo to jest dzisiaj dla mnie najważniejszy element, może względem na porę roku, są uzależnione od tego, co się dzieje też wokół nas, od tego, co robi polski rząd. Bo od tego uciec nie możemy, bo samorządy są naprawdę jedynym dzisiaj elementem, który potrafi walczyć z niską emisją poprzez wsparcie swoich mieszkańców. Nasze programy są proste, czytelne, przychodzisz, robisz, dostajesz, tak? To jest czytelne. A programy rządowe, ja często jak jestem na takich panelach, to zawsze to powtarzam, bo gdy do mnie ktoś mówi o tych programach, to mówi, że mamy do wydania ileś miliardów złotych. I ja czekam, kiedy powie mniej niż na poprzedniej konferencji, bo nigdy chyba tego jeszcze nie powiedział. Bo cały czas mamy do wydania. Ja bym chciał kiedyś usłyszeć, że uważajcie, spieszcie się, bo zostało nam już niewiele. I to jest ogromny problem. A jaki problem? Ja przepraszam, że zerkałem w telefon, ale szanowni państwo, wszystkich my, jak tu dzisiaj siedzimy, bo cały czas jestem w temacie smogu, namawiamy do tego, żeby wymieniać źródło zasilania swoich piecy, po prostu żeby zmieniać te piece na ekologiczne. No na cóż innego można, jak nie, albo jak mamy możliwość do sieci ciepłowniczych, no ale prywatnie najczęściej do gazu lub prądu. I co właśnie czytam teraz w telefonie, że możemy wymieniać i tak naprawdę lata chwila pewnie do nas, do urzędu przyjdą mieszkańcy i powiedzą, co żeście nam zrobili, no bo właśnie dostałem informację, że wprowadza się 87% podwyżkę cen gazu. Niech mi ktoś wytłumaczy, kogo dzisiaj będzie stać na opłacanie tym gazem. No, średnio pewnie 3-4 tysiące płacimy rocznie za tą opłatę, no i nagle wzrośnie nam o 2 tysiące ponad opłata. Energia elektryczna 20-kilka%, URE chyba się zgodziło. No, szanowni państwo, no, tego typu działania powodują, że my tu w metropolii możemy ze sobą współpracować, ale nic to nie pomoże, nic nam nie przyniesie. Także tutaj musi być bardzo duża korelacja metropolii z tym, co się dzieje w kraju i z działaniami rządowymi, bo gdzież jeszcze można dać taki przykład? Tutaj była mowa o połączeniu w pewnym sensie i korzystaniu z tego, że Katowice, województwo śląskie jest blisko do Krakowa, Krakowice padło słowo. Szanowni państwo, to nie jest żadna utopia ani coś, co nigdy nie padało. Ja pamiętam zresztą z panem przewodniczącym, gdy byliśmy razem w Urzędzie Marszałkowskim, byliśmy wicemarszałkami, to były nawet programy rządowe, które mieliśmy potem przełożenie na programy wojewódzkie i finansowanie europejskie, które mówiły wprost o współpracy między Katowicami, województwem śląskim, a Krakowem, województwem małopolskim. Tak? I co? No, potem się zmienił zarząd województwa i ja te dokumenty mam do dzisiaj u siebie w gabinecie na pamiątkę. Nic nie zrobiono, a to jest ogromna szansa dla nas obydwojga. Bo dzisiaj bardzo dużo ludzi wyjeżdża z naszego województwa, mówiliśmy o nauce, szukając lepszego życia, lepszego poziomu nauki i tak dalej, a przecież gdybyśmy potrafili połączyć się szybkim połączeniem z Krakowem, to mówi mojej siostry, syn nie musiałby mieszkać w Krakowie, żeby tam studiować, no bo on wolałby pewnie mieszkać tutaj i dojeżdżać codziennie rano 30 minut pociągiem, czy 45, jak się mówi, już od nie wiem ilu lat. Nie wiem, czy państwo wiecie, że pociąg do Krakowa przez Sosnowiec jedzie 10 na godzinę, bo są takie tory. Na szczęście na ukończeniu jest ta modernizacja, akurat w tym miejscu im niedługo ma jechać ponad 100. To wszystko powoduje, że ludzie stąd wyjeżdżają, no bo szukają lepszego życia. Tutaj pan prezydent powiedział, mamy dwa problemy, tak, z depopulacją. Jeden, może nawet trzy, jeden to jest właśnie to, że ludzie, którzy tu przyjechali za lepszym życiem,
jak go osiągnęli, poszli na emeryturę, wracają do swoich rodzin, w swoje rodzinne strony, ewentualnie bardzo często się zdarza, że wracają tam na okres wiosenno-letnio-jesienny i u nas są tylko zimą. Druga rzecz, no to naturalna depopulacja, niestety jeszcze spotęgowana COVID-em, czyli zdecydowana większa grupa ludzi niestety umiera niż się rodzi. No i trzecie to właśnie młodzież, która szukając jakiś, bo to jest normalne w świecie, bo to nie jest tak, że nasze uczelnie są gorsze niż inne, tylko młodzi ludzie często chcą oderwać się od swoich rodziców, znajomych i studiować gdzieś troszkę dalej od swojego domu. No i gdyby mieli tę możliwość, żeby szybko mogli tutaj wrócić i na bieżąco się przemieszczać, no pewnie to byłoby dobre rozwiązanie, dlatego cieszę się z tych dodatkowych połączeń, bo rzeczywiście to robimy, staramy się tą komunikację też poprawiać. Także ja tutaj troszeczkę może uciekłem od tych takich, bo tutaj już wszystko było powiedziane, o tych takich regionalnych typowo problemów, pokazałem troszeczkę może te ponadlokalne problemy, które u nas są, które są i powodują to, że gdzieś tam mamy problemy właśnie te główne, depopulacja, środowisko i myślę, że promocja. To też jest bardzo ważne, a często krytykowane, bo u nas najczęściej się krytykuje co, jak ktoś pojedzie na konferencję, no bo nie on pojechał, tak? No, jak nie on pojechał, to na pewno pojechał sobie tam na imprezę i dobrze się bawi. No ja jeździłem jako członek Zarządu Województwa Śląskiego, nigdy do końca nie wiem, jakie to przyniesie efekty, bo nigdy do końca nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy ta konferencja spowodowała, że ten inwestor do nas przyjechał, ale chyba coś w tym jest, skoro Katowice, specjalna strefa ekonomiczna, jest jedną z najlepszych i inwestorzy do tego województwa chcą przyjeżdżać. I to jest bardzo ważne, zewnętrzna promocja, ale i wewnętrzna promocja. Bo my mówimy o tym, wiem, że to padało, o wycince drzew, o deweloperach i tak dalej, ale jak przyjeżdża do mnie rodzina z zachodniopomorskiego, to mówi, wy tu macie więcej zieleni niż u nas. Przecież tak jak i Zagłębie Rury, ze względu na to, że kiedyś, wiele lat, dziesiątek lat temu nasi dziadkowie, gdy ciężko pracowali w górnictwie, to ktoś pomyślał, że dobrze by było, jakby było trochę więcej zieleni drzew i nie ma tak wielu skwerów, parków, miejsc zieleni w centrach miast, jak w województwie śląskim. A my tego nie potrafimy chyba sami nawet sprzedać, bo to nasi mieszkańcy nieraz mówią, że w centrum Sosnowca mówią, że jest zabetonowane, a 5 minut na piechotę jest piękny park Sielecki, w którym można spędzać wspaniale wolny czas, obok następny park Żeromskiego i tak dalej, mógłbym wymieniać. Także to jest bardzo ważne, żebyśmy potrafili się promować również do wewnątrz, bo też komunikacja na koniec, żeby tu kolegom jeszcze dać możliwość cokolwiek jeszcze dodać. Komunikacja. Ja też bardzo często słyszę i sami nawet my nieraz mówimy, że komunikacja jest kiepska, fatalna. Oczywiście korki powodują, że musimy szukać rozwiązań. Ja nie boję się tego i nawet to chyba trochę lubię, że w Sosnowcu jestem buspasito, bo buspasy wprowadziłem, że pracujemy nad połączeniami kolejowymi. To jest bardzo ważne wszystko i nie można się tego bać. Trzeba to wprowadzać w każdym nowoczesnym państwie. Komunikacja publiczna jest bardzo ważna i to jest jedno z głównych rozwiązań, które wpływa i na ekologię, i na to, że szybko się przemieszczamy między swoimi miastami. Także to też jest ważna rzecz i na koniec chciałem powiedzieć, że często sami mówimy, że ona nie jest najlepsza, że jest zła, dyskutujemy o tym. Ja mogę powiedzieć, niedawno robiliśmy badania w naszym mieście o poziomie życia. Mieszkańcy naprawdę nie są tak negatywnie nastawieni, jak nam się wydaje, wręcz przeciwnie. Są bardzo pozytywnie nastawieni do mieszkania w naszym mieście, a transport publiczny jest oceniany bardzo dobrze. To się okazuje, że żyjemy w pewnej bańce, której sami chyba w niej funkcjonujemy i już nieraz nie wiemy, co możemy zrobić, a pamiętajmy, że właśnie trzeba słuchać, też było bardzo dużo mówione, mieszkańców i ich pomysłów na to, jak się rozwijać, jak poprawiać i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to właśnie robić, bo komunikacja nawet publiczna nie jest oceniana najgorzej. Wiadomo, że trzeba pewne poprawki wprowadzać przez to, że województwo śląskie się drastycznie zmienia, tak? Tereny przemysłowe przestały być przemysłowe, a nieraz tam są pędy tramwajowe i dalej tam tramwaj czy autobus kończy swój bieg, a w innych miejscach powstały zupełnie nowe osiedla mieszkaniowe, to trzeba zmienić. Także tu trzeba na bieżąco reagować, na bieżąco zmieniać i już więcej nie będę mówił, bo to dotyczy zdrowia, oświaty, gospodarki odpadami. To wszystko powinno być zintegrowane, ale to znowu wracam do tych spraw pozaregionalnych, tylko krajowych. To chcieliśmy coś zrobić sami, okazało się, że nie możemy, bo pan wojewoda zakwestionował projekt uchwały nasz, żeby gdzieś tam zintegrować działalności związane z gospodarką odpadami. Zresztą zrobił to dobrze, bo sąd administracyjny to potwierdził. Ale to na przyszłość, że trzeba również zmiany w ustawie dotyczącej metropolii.
Dziękuję serdecznie, panie prezydencie. Znowu wiele wątków. Część z nich stanowi pewne nawiązanie do wcześniejszych, współpracy z Metropolią Krakowską, to wybrzmiało. No i nowe wątki, między innymi promocja, czyli rola metropolii, też skutecznie promować metropolię i to terytorium. Dziękuję serdecznie i uprzejmie proszę o zabranie głosu pana prezydenta Adama Neumanna, prezydenta miasta Gliwice. Panie prezydencie, jeśli pan pozwoli, również w tym duchu, jakiej metropolii potrzebujemy? Zapraszam serdecznie. Tak, dziękuję. Może na początek, nawiązując do słów Arkadiusza Chęcińskiego, powiedziałeś, że wojewoda zrobił dobrze, bo sąd potwierdził prawomocnym wyrokiem, ale po prostu zła jest ustawa. No to mówimy o tych związkach i naszym uzależnieniu od decyzji centralnych, bo to jest kompletny absurd, żeby metropolia nie mogła zająć się wspólnie gospodarką odpadami, kiedy no, to jest oczywistość, że to jest nasz wspólny problem i jak najbardziej metropolia powinna to robić. Ale tak, szanowni państwo, ja mam takie wrażenie, przepraszam, że im bardziej idziemy w prawą stronę tutaj dzisiejszej sceny, tym bardziej przechodzimy od teorii do praktyki. Ja to jestem, mówię o sobie, prosty inżynier, zresztą jestem inżynierem energetykiem, od systemów energetycznych i turbin parowych i trochę patrzę z przerażeniem na tą politykę europejską, kwestia emisji CO2 i tak dalej. Uważam, że zwycięża doktryna decyzji administracyjnych, które są niezgodne z prawami fizyki i to się może źle skończyć, bo jeżeli obciąża się spalanie węgla kamiennego opłatami od emisji CO2, a spalanie gazu nie, albo atomu, to po prostu patrząc się na zjawisko fizyczne, którego żadna demokracja nie jest niestety w stanie zmienić, to po prostu tak nie jest. I to mnie przeraża. Ale wracając tutaj na ziemię, ja może troszkę przykładami gliwickimi się posłużę i też z historii. No mam już dostatecznie dużo lat i dobrze, a może czasami za dobrze pewne rzeczy pamiętam. Tutaj słusznie troszczymy się o depopulację. No, ludzie na Śląsk przyjeżdżali kiedy? W latach 70. masowo. Po co tu przyjeżdżali? Bo tu była dobra praca, dobrze płatna i mogli się rozwijać zawodowo, godziwie zarabiać. No to są proste rzeczy, no to trzeba to podtrzymać. W Gliwicach staramy się to robić. Szanowni państwo, w Gliwicach mamy ponad 100 tysięcy miejsc pracy przy sumie mieszkańców 170 tysięcy, to jest jeden z najlepszych wyników w kraju. Przyjeżdża do nas do pracy kilkadziesiąt tysięcy ludzi spoza Gliwic codziennie. Ja mam takie zarzuty, że niektórych dość już tego rozwoju, bo przecież rozjadą nam miasto ci przyjezdni i po co nam to wszystko, ale powiem tutaj o współpracy i słyszeliśmy tutaj o Krakowicach, czyli pomysłach i też a propos teorii i praktyki, pan były marszałek Chęciński mówił, że były te prace zaawansowane i są i one leżą w szafie, projekty, tak? Więc mniej teorii, więcej praktyki i ja powiem o drugim kierunku rozwoju, mianowicie o kierunku zachodnim. W Gliwicach poprzez działalność podstrefy specjalnej katowickiej, specjalnej strefy ekonomicznej, no współpracujemy z Opolszczyzną. Tam jest dzisiaj kilkanaście miejsc aktywności strefy ekonomicznej i po to współpracujemy, żeby właśnie tam również był rozwój, bo tak jak mówił mój szef, który Zygmunt Frankiewicz, który był moim szefem przez 13 lat, a moim prezydentem przez 27 lat w Gliwicach, nie można być bogatym w otoczeniu biedy. Także my musimy zadbać o sąsiedztwo i o to, żeby robić dobre przykłady i dobrze współpracować w ramach metropolii, ale również szerzej. Jak chodzi teraz o działalność tutaj województwa naszego i marszałka. Szanowni państwo, ja sam byłem zszokowany parę lat temu, bo ja nie wiedziałem, nie jeżdżę koleją, a może powinienem, jeżeli jest taka okazja, ale nie ma oferty właściwej.
Koleje Śląskie kończą bieg, jak chodzi o zachód metropolii, na najważniejszym odcinku na Śląsku, a może zaryzykowałbym twierdzenie, że najważniejszym odcinku w Polsce, odcinku Dąbrowa Górnicza, czy nawet Zawiercie Gliwice, kończą bieg w Gliwicach Centrum. A dalej na zachód mamy Gliwice Osiedle Kopernika, kilkanaście tysięcy mieszkańców. Dalej mamy Gliwice Łabędy, dzielnica, kilkanaście tysięcy mieszkańców. Dalej mamy Gliwice Kuźnica, czyli strefa przemysłowa Bumar, Huta Łabędy, Walcownia Metali i dzisiaj dziesiątki spółek towarzyszących i pracujących, kilka tysięcy miejsc pracy. I dalej mamy miasto Pyskowice, kilkanaście tysięcy mieszkańców. I tam nie jeżdżą Koleje Śląskie. No to jest zaniedbanie marszałka, bo mogę podać wiele przykładów, gdzie Koleje Śląskie jeżdżą i wożą, przepraszam, niektórzy mówią przysłowiowego chłopa z grabiami raz na dobę. No więc stąd pomysł kolei metropolitalnej i ożywienia tego odcinka, bo to jest wręcz nasz obowiązek, żeby to zrobić i to w sposób kapitalny będzie wpływało na rozwój. I teraz była też mowa, jakby kolejny wątek, o rozwoju nauki. Jak najbardziej, oczywiście, tylko żebyśmy nie doprowadzili do sytuacji, że młodzi ludzie przyjadą studiować na Śląsk i po 5 latach wyjadą z tego Śląska, bo tu nie będą mieli gdzie pracować. Czyli musimy o to zadbać. Ja swój prosty program wyborczy, kiedy miałem okazję wystartować w tych zawodach po tym, jak Zygmunt Frankiewicz zdecydował się być senatorem na przełomie 2019-2020, swój program wyborczy oparłem na piramidzie Maslowa. Czyli mówię tak, prostą rzecz, żeby wyjąć najpierw trzeba włożyć, więc rozwój gospodarczy przede wszystkim i nikt, póki ja będę prezydentem Gliwic, mi nie powie, że ja mam tego zaniechać, bo są inne potrzeby, oczywiście parki zielone, potrzeby osób niepełnosprawnych, spędzanie czasu wolnego i to wszystko jest bardzo ważne, tylko niestety życie jest brutalne i bez posiadania pieniędzy i zarobienia na to wszystko, możemy to wszystko właśnie włożyć w segregatorach sobie do teoretycznych szaf. A więc rozwój przede wszystkim gospodarczy, podstawy tego rozwoju. Podam przykład gliwickiego Opla, bo w ostatnich dniach wręcz, ja nie wiem dlaczego, ale przez gazety i to nawet ogólnopolskie przewinęła się taka informacja, że ostatni samochód Astra Opla zjeżdża staś w Gliwicach i jakby wydzierało z tych tytułów coś takiego, że Opel kończy produkcję. No nic błędniejszego. Opel przekształca produkcję, bo Opel był na tyle mądry i chyba wykorzystuje dobrą i też tanią, to trzeba powiedzieć, wciąż siłę roboczą na rynku europejskim w Gliwicach, ale ta fabryka się sprawdziła, że przekształca tą produkcję, wybudował lakiernię ogromnych rozmiarów po to, żeby produkować samochody dostawcze duże i to jest bodajże druga tego rodzaju lakiernia w Europie, co daje pewność pracy na co najmniej 20 lat, dlatego że dzisiaj auta osobowe, no to w montowniach wszelkiego rodzaju, małych fabrykach już nieomal za każdym rogiem się produkuje, natomiast czegoś, co wymaga dużej, profesjonalnej lakierni, żeby budować bardzo potrzebne na rynku samochody dostawcze duże, tego nie ma. I to właśnie zrobił Opel. I to są te podstawy rozwoju, które powinniśmy pielęgnować, chuchać na nie, dmuchać, po to, żeby realizować te wszystkie wspaniałe cele. Słyszę takie teoretyczne hasła o miastach sprawiedliwych, zielonych. To wszystko prawda, ale nie zapomnijmy o tych podstawach, bez których niestety będziemy ciągle w sferze teorii się poruszać. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, panie prezydencie. Rozwój gospodarczy po pierwsze, inwestycje, ale także bardzo wybrzmiały kwestie interakcji i współpracy z otoczeniem zewnętrznym, bliższym i dalszym, zresztą już nie po raz pierwszy dzisiaj. Dziękuję serdecznie i uprzejmie proszę także o zabranie głosu pana prezydenta Mariusza Wołosza, prezydenta miasta Bytomia. Panie prezydencie, prosimy także o pana perspektywę. Jakiej metropolii potrzebujemy? Jasne, dziękuję bardzo. Ja
postaram się zwięźle w temacie samej metropolii, jakby tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Nie będę to jakby, nie będę się starał odnosić do przypadków u mnie w mieście, bo już nie ma tego czasu zbyt dużo, więc przede wszystkim pokusiłbym się o pewną ocenę funkcjonowania, bo w przyszłym roku, o ile dobrze pamiętam, 5 lat będzie funkcjonowania metropolii. Ja osobiście tak już bardziej aktywnie trzeci rok w tym uczestniczę, niemniej jednak ja uważam, że ta instytucja funkcjonuje dobrze. Dlaczego tak uważam? Jakby po pierwsze, wszystkie poprzednie głosy po części to potwierdzają, a po drugie, jak zapoznałem się z badaniami, czy raczej z wynikami ankiet, które dzisiaj też tu były prezentowane podczas naszych konsultacji, to również pokusiłbym się o takie stwierdzenie, że nawet gdyby to w oparciu o prostą analizę realizacji budżetu metropolii, to one naprawdę są bardzo zbieżne z tym, co robi dzisiaj metropolia, czyli z oczekiwaniami mieszkańców, o które pytaliśmy w ankietach, poza obszarami, które niestety są poza kompetencjami i możliwościami działania metropolii z wiadomych względów, czyli ograniczeń ustawowych. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, jakby, że ta moja dobra ocena bierze się też z tego, że nie można nie docenić tego, że to jest instytucja działająca stosunkowo krótko, zrzeszająca w zgromadzeniu ogólnym no naprawdę bardzo różnorodną strukturę gmin, bardzo różnych często i obszarowo, i ludnościowo, i problemy są jakby zupełnie inne w małych gminach, w dużych, a pomimo wszystko potrafimy tam wypracowywać pewien konsensus, oczywiście z małymi wyjątkami. Bo są i oczywiście pewne tematy sporne, najczęściej tam, gdzie są duże pieniądze, czyli w komunikacji, ale o nich nie chciałbym mówić, bo myślę, że ten problem też zostanie rozwiązany, ale te wszystkie zadania są podejmowane, od zadań proekologicznych, transportowych, promocyjnych, naprawdę to nabiera rozpędu i oczywiście ja też zauważam pewne, co prawda, pojedyncze głosy krytyczne co do niektórych prezydentów, ale każdy ma prawo do swojego spojrzenia. Ja bardziej oceniałbym to globalnie z punktu widzenia czasu, krótkiego czasu funkcjonowania, wielości problemów i nakładającej się do tego sytuacji pandemicznej, która również niestety spowodowała to, że musieliśmy się bardziej zajmować bieżącymi problemami, które wynikały w miastach i wynikają do dzisiaj, jakby niż trochę pracą w metropolii, jakby, bo takie były potrzeby, ale ten okres pokazał też, że i teraz bardziej mówię tu o kwestii oczekiwań, czy jakby zwiększenia możliwości, że metropolia jest pewnego rodzaju płaszczyzną, platformą do pomocy w rozwiązywaniu problemów, z którymi pojedyncze miasta nie są w stanie sobie poradzić. I ta kwestia wyludniających się miast jest jednym z ważniejszych. I oczywiście jakby te dane demograficzne pokazują, że być może jest to niemożliwe, ale niwelowanie tych skutków na skalę metropolii, czyli w dużym uproszczeniu, bo zachęcanie do zamieszkania w metropolii, w Gliwicach, Sosnowcu, Bytomiu i Chorzowie, jako jakby jednej aglomeracji, która ma wiele wspólnych czynników i może być przestrzenią do dobrego życia, jest zdecydowanie bardziej skuteczna niż w przypadku pojedynczych miast. No oczywiście te działania robimy, ale myślę, że to jest ta przestrzeń dla metropolii, w której moglibyśmy bardziej zawalczyć. No i jeszcze to jakby kilka zdań o strategii, moich oczekiwań o strategii. No ja przede wszystkim chciałbym, żeby z tej strategii faktycznie wynikało to, co już dzisiaj widać, czyli jakimi obszarami metropolia powinna się jeszcze zajmować, by spełniać oczekiwania mieszkańców, ale też pokazania pewnych kierunków i dodania metropolii argumentu do rozmawiania z rządem tym czy innym w kwestii rozszerzenia kompetencji, pokazania, dostarczenia tych argumentów, że moglibyśmy jeszcze robić to i to, i być może lepiej niż organy państwa, ale nie mamy do tego kompetencji. Nie będę już jakby się odnosił do tej historycznej sytuacji związanej z odpadami, bo ona jest oczywista. To powinno być jedno z naszych głównych zadań, no ale jak na razie nic na to nie wskazuje, aby to się zmieniło. Więc liczę na to, że jakby finalnie
te kwestie w strategii będą określone, czyli jakby jeszcze raz uwypuklenie pewnych kierunków, pokazanie, w którym miejscu brakuje umocowań takich stricte prawnych po to, aby dostarczyć argumentów, jak ważne jakby jest te ustawowe rozszerzenie kompetencji metropolii. Dziękuję serdecznie, panie prezydencie, także za poruszenie tych wątków natury legislacyjnej, one także tutaj są istotne. Dziękuję uprzejmie i dziękuję uprzejmie wszystkim. A można jeszcze jedno zdanie? Proszę, jedno zdanie, panie prezydencie, bo mam bardzo mało czasu. 12 minut jeszcze. O, bardzo mało. nie, żartuję. Ja chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, bo z jedną tylko rzeczą chyba tutaj, o czym tutaj mówiliśmy, nie zgadzam się z Adamem Neumannem, prezydentem Gliwic. O tym przemyślę, że dzisiaj trzeba miejsc pracy, bo ludzie dlatego przyjeżdżali. Wtedy tak, wtedy przyjeżdżali, bo w ogóle była inna sytuacja i ludzie nie mieli pracy w swoich rejonach i w ogóle był problem. Dzisiaj uważam, że bardzo ważną rzeczą jest też przemysł, ale wolnego czasu. To jest dzisiaj jedna z najważniejszych rzeczy, bo dzisiaj praca różna w różnych miejscach naszego regionu, ale ogólnie jest różnie płatna i wiadomo, chcielibyśmy pewnie zawsze lepszą niż mamy, ale ogólnie jest raczej problem w drugą stronę z siłą roboczą, tak naprawdę, a ten przemysł wolnego czasu i na to musi też stawiać metropolia, na to musimy stawiać. My mówimy o tej promocji, my powinniśmy wykorzystać nie tylko to, co mamy w samej metropolii, ale w całym województwie śląskim, poza metropolią, wykorzystać tą synergię tego wszystkiego, bo ja znów wrócę do swojej pracy w Urzędzie Marszałkowskim, którą bardzo cenię i ceniłem. Ja wtedy zawsze mówiłem, gdy jechałem i spotykałem się z ludźmi, którzy chcieli inwestować w naszym województwie, że w województwie śląskim mamy wszystko oprócz morza. Mamy wszystko, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, jeżeli mamy o góry, jeziora i tak dalej. Jak będziemy potrafili z tego korzystać i przekonywać ludzi, to oni tutaj przyjadą. Nie do pracy, tylko po to, żeby żyć w fajnych warunkach i mieć blisko do każdego rodzaju rozrywki, bo ja bym chciał, żeby właśnie mieszkańcy nie jeździli do Krakowa, do Wrocławia, nie, oczywiście też niech jadą co jakiś czas, ale żeby jechali do Katowic, do Gliwic, do Wesołego Miasteczka w Chorzowie, a i na odwrót w drugą stronę, żebyśmy potrafili wykorzystywać to, co mamy w swoich miastach, bo chyba z tym ta wewnętrzna promocja, z tym mamy duży problem. Bardzo dziękuję, panie prezydencie, za ten cenny głos i już oczywiście przemysł Minutkę. Oczywiście, proszę. Super wypowiedź. Szanowni państwo, ja powiem tak. Ja mam 38 lat małżeństwa za sobą z jedną kobietą. Bardzo często między nami iskrzy. I a propos metropolii, właśnie rozmawiajmy, miejmy różnice zdań, bo to jest motor postępu. Mariusz też powiedział przed chwilą, że nie zawsze się zgadzamy, no ale słuchajcie, za Gierka wszyscy byli za 100%, tak? No i doszło do katastrofy, także rozmawiajmy i na pewno osiągniemy sukces. Dzięki. Stąd też to jest jakby, szanowni państwo, to jest żywy przykład tego, że jak tam się spotykamy, to o różnych rzeczach mówimy, nie? Ale pomimo wszystko, proszę zwrócić uwagę, każdorazowo, co roku robimy kolejne dobre rzeczy. To chyba o to w tym chodzi, dlatego jakby upatruję dużej szansy zwielokrotnienia, jak to się mówi, tej premii zjednoczeniowej właśnie na poziomie metropolii. Znaczy to a propos dobrych rzeczy tutaj wywołanych, oczywiście przemysł czasu wolnego jest istotny, ale poruszyliśmy tu problem, tu pan prezydent Neumann o tym mówił, osobach młodych, które przyjadą studiować, żeby nam nie wyjechały. No i kwestia pracy, tych miejsc pracy, które w temacie czy w zagadnieniu transformacji odgrywają istotną rolę. Bo tak jak miejsca pracy w górnictwie gwarantowały określony wysoki w miarę dochód, tak potrzeba nam tych miejsc pracy, które ten dochód odpowiedni będą utrzymywały. I dlatego trzeba podejmować takie inicjatywy, chociażby jak hub gamingowo-technologiczny, który chcemy w Katowicach utworzyć, który będzie gwarantował właśnie to, że te miejsca pracy będą miały odpowiednią jakość, będą wykorzystywały kompetencje wszystkich tych uczelni, których mamy, czyli Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Muzycznej, Politechniki, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, ale też będą gwarantowały określone dochody i nie będą narażone na tego typu perturbacje, jakie mieliśmy ostatnio chociażby z kwestią pandemii, tak? Bo tutaj ryzyko narażenia się na tego typu oddziaływanie jest dużo, dużo mniejsze. Ja myślę, że z tego typu wzorców trzeba czerpać, a ten przykład
projektu działania nie jest w Katowicach przypadkowy, bo bierze się ono chociażby zarówno z kwestii wykorzystania, radzenia sobie z terenami pogórniczymi, poprzemysłowymi, z konkretnymi pomysłami, które mieliśmy od pierwszego typu, tego typu realizacji przy okazji obiektu handlowego przy Silesia City Center poprzez strefę kultury. To jest kolejny tego typu przykład konkretny, nie nazywanie czegoś po prostu strefą przemysłową bez jakiegoś kierunku rozwoju, bez określonej dziedziny gospodarki, ale potrzebujemy takiego konkretu, ale też kwestia postawienia dosyć mocno, tak jak w przypadku Katowic, na kulturę, o której dzisiaj tutaj słyszałem przy okazji wypowiedzi pani Lipowicz. Tak, panie dyrektorze, pan to chyba, nie wiem, czy pan to mówił, czy nie, ale pani Lipowicz, która powiedziała, że kwestia kultury wyprzedza gospodarkę. Ja myślę, w przypadku Katowic to dosyć mocno widać i czuć, także dziękuję bardzo. Jasne, dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, mamy 7 minut, myślałem, że będzie po minucie na każdego z panelistów, ale ten czas nam się bardzo skurczył. Dziękuję serdecznie za te wypowiedzi. Proszę o krótką, maksymalnie minutową wypowiedź podsumowującą. Szanowni Państwo, w pierwszej rundzie bardzo wybrzmiała kwestia obszarów, którymi powinna zajmować się metropolia i relacji z otoczeniem. Bliższym, dalszym, Metropolia Krakowska, rząd, Urząd Marszałkowski i tak dalej, ale ja bym jeszcze chciał zachęcić w ramach tej minuty, żeby ewentualnie zechcieli Państwo odnieść się do kwestii takiej, jakiej współpracy i jakiego zarządzania metropolią potrzebujemy, żeby te ambitne cele osiągnąć. I serdecznie proszę o zabranie głosu panią przewodniczącą Danutę Kamińską. Tak, ja też prosiłabym, bo mam 3 slajdy, które są, żeby były tam w tle gdzieś. Proszę państwa, myślę, że kwestia, musimy się nauczyć, ponieważ jeżeli chodzi o tą depopulację, nie zwróciliśmy bardzo mocno, chociaż w poprzedniej sesji było, że ta depopulacja jest głównie w tych dużych miastach, które są tą ośrodkami wzrostu. Pan prezydent Gliwic powiedział, żeby mieć, żeby dawać, trzeba mieć i musimy bardzo mocno pójść w kierunku tego, żeby jednak te ośrodki wzrostu bardzo wzmocnić. Dalej, żeby ludzie zostali, muszą mieć dobre środowisko. Te ośrodki wzrostu są najbardziej zurbanizowane, ale też najbardziej zanieczyszczone, jeśli chodzi o powietrze. I kwestia tego, też odniosę się do pana prezydenta Gliwicz, że niejednokrotnie jest tak, że duże miasta, miasta na prawach powiatu są postrzegane jako bogate, ale jeżeli weźmiemy, porównamy chociażby tylko dochody budżetów i ujednolicimy, że do budżety gminne, to okazuje się, że w tych bogatych miastach na prawach powiatu one w przeliczeniu na per capita niejednokrotnie mają mniejsze dochody niż te niby bogate. A jeżeli chodzi o kwestie zarządzania, to no niestety, ale musimy w tej naszej strategii odpowiedzieć sobie na pytanie, jak zaadaptować te zmiany, chodzi o depopulację, w znaczeniu tego, że nie zawsze rozwój to jest wzrost i progres. My musimy się przystosować do tego, że może nie być ludzi, już mamy problem, że nie ma kierowców autobusów, może powinniśmy lobować za jakąś sensowną polityką migracyjną, bo my się nie uszczerzymy od tego, że migracja gdzieś tam globalna będzie także witała, ale żebyśmy przyjmowali migrantów, tych, których chcemy. I kwestia jest tego rodzaju, że być może musimy nauczyć się zarządzać mniejszym zasobem, żeby zabezpieczyć wszystkie potrzeby. Kwestia wody. Też w naszej strategii musimy widzieć już tę przyszłość, jak sobie poradzić z brakiem wody. Przecież ten nasz region jest zagrożony w niedalekiej przyszłości, że nie będziemy mieć wody. I adaptacja klimatu, co wiąże się także generalnie z naturalnym środowiskiem, żeby mieć to miejsce do życia, które będzie zachęcające, żebyśmy mogli być tu, żyć i rozwijać się. Dziękuję. Dziękuję serdecznie za tę podsumowującą wypowiedź pani przewodnicząca. I bardzo proszę o głos pana dyrektora Wojciecha Jarczewskiego. Panie dyrektorze, proszę kilka zdań podsumowania i ewentualnie jakiego zarządzania potrzeba w metropolii, żeby te ambitne cele osiągać i sprostać tym wyzwaniom, o których nawet przed chwilą pani przewodnicząca mówiła. Znaczy, w kilku zdaniach i o czas zarządzania to jest bardzo duże wyzwanie, natomiast może podzielę się takimi 3 króciutkimi refleksjami, bo to chyba na tyle mi czasu starczy. Pierwsze, przemysł czasu wolnego. Bardzo fajny pomysł. Ja od kilku lat zachodzę w głowę, jak to możliwe, że w Zatorze powstała Energylandia.
nie mogę w to uwierzyć. Dlaczego? Ja tam byłem 2 lata temu, nie, że przejeżdżałem tamten, tam się nie da przejechać, to jest jakiś koszmar. Znaczy bardzo się lubimy w ogóle z burmistrzem Zatora, także nie, ja mu tam nie żałuję, ale to jest coś niesamowitego. Dlaczego ten park nie powstał w Sosnowcu? To jest, myślę, lub gdzieś indziej, lub w Jaworznie, albo w innym miejscu na styku metropolii krakowskiej i śląskiej, wzmacniając te dwie, tą współpracę. To jest, myślę, że to jest bardzo ważna rzecz do przemyślenia. To jest bardzo mała rzecz i bardzo ważna. Druga rzecz to jest na temat uniwersytetów. Dużo tutaj było dyskusji, sam pokazałem slajd, gdzie ta akademia, czyli te szkoły wyższe na Śląsku, przegrywają trochę w konkurencji z innymi i nie są takie światowe. Ale fajnie, super. To właśnie o to chodzi. I absolutnie zachęcałbym nie próbować gonić Uniwersytetu Jagiellońskiego albo Uniwersytetu Warszawskiego. Jeżeli pyta się, bo to jest taka, że tak powiem, rozdwojenie jaźni, jak pytamy się, co jest silną stroną Śląska? No silną stroną są dobrze wykształceni inżynierowie. A później mówimy, a co jest słabą stroną Śląska? No słabą stroną Śląska są nasze uniwersytety. No to tu jest rozdwojenie jaźni. Jasne, nie ma szans, żeby uniwersytety ze Śląska znalazły się w pierwszej 500 listy szanghajskiej, tak? Ledwo się Jagielloński mieści w 400. To nie o to chodzi. Podążajcie swoją drogą. To jeżeli bym miał tutaj zachęcać, to szkoda marnować wysiłku i kasy po to, żeby dogonić 500 szanghajską. Nie dogonicie, bo to nie o to chodzi. To jest ta wielka przewaga uczelni śląskich, że one solidnie kształcą ludzi. Oczywiście pewne badania są prowadzone, zachęcamy, żeby prowadzić te badania na potrzeby tutejszego przemysłu, tutejszego rozwoju. I trzecia rzecz, być może najbardziej kontrowersyjna, ale tutaj bardzo zachęciła mnie do odważnego wygłoszenia swojej opinii wypowiedź pana prezydenta Neumanna z Gliwic. Jeżeli chodzi o całą tą dekarbonizację i zieloną rewolucję. Proszę państwa, 3 lata temu jeszcze, jakby ktoś nas zapytał i powiedział nam, że globalizacja się kończy, to byśmy go wyrzucili i powiedzieli, chłopie, idź tam na pierwszy, lepszy uniwersytet, doucz się. Dzisiaj wszyscy mówią, nie, no już to rozłączenie staje się faktem. Globalizacja jest w odwrocie. Dzisiaj mówimy, dekarbonizacja to jest wielka polityka Unii Europejskiej. Okej, dzisiaj taka polityka jest. To porównanie pana prezydenta, że to jest sprzeczne z zasadami fizyki, bardzo do mnie trafia. Być może za kilka lat, po kilku lockdownach, po kolejnym podwyżce nośników energii o kolejne setki procent, wcale może nie być tak, że w pewne, bo to nie chodzi o niską emisję, nie chodzi o to, żebyśmy wszędzie te kopciuchy mieli. To jest coś zupełnie innego. Mówimy o niskoemisyjności, o tym, żeby elektrownie utrzymać na węgiel. To nie o to chodzi, by każdy sobie w domu miał kotłownię. To likwidujmy, to jest fajny pomysł. Spróbujmy to zrobić tak, żeby ludzie nie cierpieli, bo jak słyszę w Krakowie, jak wyłączyli te piece i później ludzie się skarżą, że w kuchni siedzą przy jakiejś grzałce elektrycznej, mają 12 stopni, bo ich nie stać, to są z poprzednich lat doświadczenia. Także nie przedłużając, myślę, że wcale nie musi być tak, że cały przemysł węglowy, czyli kopalnie, elektrownie znikną z tej przestrzeni. Fajnie, że nasz rząd wynegocjował długi czas na odejście z tego, jeszcze dużo się w tym czasie może wydarzyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie dyrektorze i teraz poproszę o zabranie głosu pana prezydenta Bytomia, Mariusza Wołosza, bo pan prezydent za chwilę musi nas opuścić, więc też proszę bardzo podsumowującą dziękuję. Wypowiedź. Przepraszam koleżanki i kolegów. Ja bardzo krótko tylko powiem, abyśmy dalej szli tą drogą, którą wytycza metropolia. Będę uparcie twierdził, że to jest dobry kierunek. Właśnie w metropolii, w tej płaszczyźnie szukajmy wszystkich cech wspólnych, możliwości realizacji wspólnych projektów, rozmów i korzystania z wzajemnych doświadczeń. Myślę, że do tej pory to dobrze wychodzi, ale zawsze oczywiście może wyjść lepiej, więc myślę, że to jest właściwy kierunek i to będzie nadal się działo w kolejnych latach w metropolii. Panie prezydencie, bardzo dziękuję i proszę pana uprzejmie pana profesora Marka Szczepańskiego również o krótkie podsumowanie. Dobrze, będzie krótkie. Odniosę się do kilku kwestii, które się pojawiły. Pan prezydent Chęciński mówi o promocji. Panie prezydencie, jeśli metropolia nie istnieje świadomości ludzi, to będzie martwa w sensie społecznym, jak lekcja języka aramejskiego. Więc promocja to jest kluczowa sprawa. Jeszcze na koniec tej cząsteczki wypowiedzi przypomnę, że Anglicy mawiają, chwalcie się sami, bo nikt za was tego lepiej już nie zrobi. Drugi element, kultura.
pan prezydent Skiba podjął ten temat. Otóż, panie prezydencie, w 1991 roku zapytałem 1100 katowiczan, jakie chcą miasto. I to były pierwsze szokujące dla mnie wyniki, ponieważ chcieli miasta kultury. Przy pełnym szacunku dla Górniczego Czaku, oni oczekiwali miasta kultury. Ta sfera kultury, strefa kultury, w której jesteśmy, no jest zadośćuczynieniem ich oczekiwań i nadziei. Kolejna rzecz, nauka. Szanowni Państwo, tak jak pan dyrektor mówił, nieprędko dogonimy, jeśli kiedykolwiek 500. Uniwersytet według listy szanghajskiej, ale możemy zrobić wiele, mianowicie rewindykować, bo nauka nie tylko jest dlatego słaba, czy niewystarczająco dobra, że no, nie mamy kadry, że niewielu profesorów tytularnych i zwyczajnych, czyli tych, którzy dźwigają ciężar tej najgruntowniejszej edukacji, ale problem budżetu na naukę. Budżetu na badania. To jest skandalicznie niski budżet, nieadekwatny w stosunku do potrzeb. Oczywiście nie jestem Leninem, nie powiem każdemu według jego potrzeb, ale trzeba jednak uwzględniać rażąco niski stopień zaangażowania budżetu państwa w rozwój nauki. I ostatnie słowo, ostatnie zdania. Szanowni Państwo, czy chcemy, czy nie? Dominować będzie wcześniej czy później trzeci sektor gospodarczy, nie tylko przemysł czasu wolnego, ale trzeci sektor. Przypominam, że pierwszy sektor według Colina Clarka to sektor przemysłu wydobywczego i rolnictwo, sektor drugi przemysłu przetwórczego i sektor trzeci usług. Usługi napędzają wszystkie metropolie znane mi w północnej części świata. Przejrzałem wyniki badań nad usługami w naszej metropolii i one okazały się nieadekwatnie niskie. Stany Zjednoczone, no jak to Stany Zjednoczone chwalą się, że mają więcej uczonych niż rolników i że mają 75% zatrudnione w usługach. No może tam nieco przesadzają, bo liczą te tak zwane junk, czyli śmieciowe umowy związane z tym sektorem usług. I usługi dwie kategorie. I trzecia sprawa, ostatnia już naprawdę, to jest usługi tradycyjne. Potrzebujemy szewców, krawców, ale usługi świadczone drogą sieciową. E-services. One są kluczowe i jak sprawdzałem, to wszystkie metropolie północnej części świata mają rozbudowany sektor usług, czego nam brakuje. I na koniec do panów prezydentów, do państwa chcę powiedzieć tak, że metropolia nie jest samoistną wyspą. Jest cząstką, mówiąc językiem Johna Donna, pan profesor, pan prezydent Neumann nie będzie szczęśliwy, bo to jest teoretyczna myśl. Otóż mówiąc językiem mistyka, metafizyka Johna Donna, każdy stanowi część lądu, przylądka, kontynentu i świata. I tak widzę tą metropolię jako ważny teatr, mówiąc językiem dramaturgicznym. Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Sporo metafor się pojawia w pana wypowiedziach. Dziękuję też za to serdecznie. I również proszę o krótkie podsumowanie ze strony pana profesora Adama Drobniaka. Bardzo proszę. Tak, dziękuję. Obiecałem, że będą wątki merytoryczne i tak też spróbuję tutaj na szybko zamknąć jakby moją wypowiedź. Zanim to zacznę, zwrócę uwagę na jedną rzecz, że bardzo namawiam jednak do tych studiów prospektywnych, czyli myślenia o tym, co będzie za 10, za 15 lat i formułowania takich scenariuszy. Gdyby nie taki scenariusz, który udało się zrobić w 2005 roku ze strategią rozwoju Katowic, i z panem prezydentem Uszokiem i z moimi profesorami seniorami, których zawsze podziwiam, czyli profesorem Klasikiem i Kuźnikiem, nigdy nie siedzielibyśmy w tym obiekcie. Po prostu kto wtedy mówił w ogóle o czymś takim jak gospodarka kreatywna? I teraz zacytuję jeszcze jedną wypowiedź pana prezydenta Frankiewicza z Gliwic, który kiedyś powiedział mi takie bardzo ciekawe zdanie moim kolegom z katedry. Powiedział tak, strategia to jest wszystko to, czego nie ma w ustawie. I wszystko coś, co jest ponadto. I teraz, tworząc jak gdyby dobrą strategię, dobrą wizję, dobrą misję, oczywiście potem możemy to przełożyć na swoje kompetencje, ale musimy wyobrazić sobie tą przyszłość. Spróbujmy pomyśleć w ten sposób.
to są tylko pewne założenia i tylko i wyłącznie pojedyncze jak gdyby, a to wiadomo, że te studia prospektywy wymagają szerszego spojrzenia. Wyobraźmy sobie, że za 10 lat pokolenie mileniasów to będzie większość kapitału ludzkiego. Jak oni dzisiaj podchodzą do życia, w jaki sposób funkcjonują, jak się na to przygotować. Za 10 lat produkcja, działalność produkcyjna będzie rzadkością w Europie. Za 10 lat będziemy sprzedawać tak naprawdę wrażenia, czyli będzie gospodarka wrażeń. To już się dzieje. Już mówi się o czasie wolnym i tak dalej, o wydarzeniach, gamingu, e-sporcie, kulturze, edukacja. Tak naprawdę sprzedajemy wrażenia. Jak się do tego przygotować? Co więcej, jeżeli będziemy sprzedawać wrażenia, to znaczy, że musimy bardzo mocno postawić na to, co będzie wymagane, żeby te wrażenia kreować. A te wrażenia szybko się starzeją, w związku z tym ta funkcja kreacyjna, naukowa i tak dalej, to jest coś, co jak gdyby będzie tym driverem jak gdyby tutaj przemian i może stać się driverem przemian dla GZM-u czy całej tutaj, powiedzmy, całego województwa śląskiego. Inna kwestia. Już dzisiaj mówi się o świecie przepływów w gospodarce, ale za tymi przepływami pójdą też zmiany naszego sposobu życia, życia rodzinnego, transportu, przemieszczania się i tak dalej. Czy my jesteśmy na to przygotowani? No, wydaje mi się, że tak daleko nie myślimy. Ja bym tej globalizacji tak całkiem nie przekreślał, bo ona nam wędruje do całkowicie innego wymiaru. To też wymaga takie patrzenie na gospodarkę wrażeń i gospodarkę związaną z przepływami. Tego, o czym powiedział tutaj przed chwilą pan profesor, to wymaga obsługi kompletnie innych usług, które my dzisiaj świadczymy. To też powoduje, generalnie rzecz biorąc, taką problematykę, którą bardzo mocno podejmuje pan profesor, rektor Uniwersytetu Śląskiego Ryszard Koziołek, który mówi o tym, że tak naprawdę patrząc na nasze województwo, na naszą metropolię, która tak naprawdę jest soczewką, skupieniem tego wszystkiego, co się u nas dzieje właściwie, to tak naprawdę my stajemy przed pytaniem, które może stać się zalążkiem do wizji rozwoju, a mianowicie jak tworzyć atrakcyjność cywilizacyjną tej części województwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. I teraz no takie już bardzo krótkie wypowiedzi panów prezydentów, bo udało się wcześniej też więcej powiedzieć, także zapraszam. Metropolia matką miast. Oczywiście jest to prawda, ale matką opiekuńczą, a nie nadopiekuńczą. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Opiekuńcza, czyli stymulująca rozwój wszystkich miast, korzystająca tego, co ma w swoim, że tak powiem, sąsiedztwie najlepszego. I ja myślę, trzeba w ten sposób do tego podejść. Tak, metropolia powinna podchodzić do rozwoju wszystkich miast, starać się wyciągać to, co najlepsze i w pewien sposób, w taki sposób nakazowy dążyć do realizacji pewnych rzeczy. Nie mówię to bez kozery. Niedawno, czy jest coś takiego jak Fundusz Sprawiedliwości, środki, którymi metropolia dysponuje i cieszę się, że nastąpiło pewne takie otrzeźwienie i na przykład środki, które były kierowane na walkę z niską emisją, która jest dosyć poważnym problemem, były kierowane chociażby na takie rzeczy jak budowa przystanków, wiatr przystankowych. Coś, co do końca z tym zagadnieniem nie ma nic wspólnego. Cieszę się, że nastąpiło pewne otrzeźwienie i mam nadzieję, że jeżeli chcemy podchodzić do metropolii w taki sposób ambitny, to tak to właśnie powinno wyglądać, że wyciąga się to, co najlepsze. Mówię, z takich miast tutaj w metropolii, niekoniecznie z Katowic, można także z innych miast, ale myślę, że Katowice z racji tego, że nie tylko jako ta stolica administracyjna, ale mająca określony potencjał, mogą im innym bardzo wiele zaoferować, chociażby w kwestii doświadczeń, o których mówił tu pan profesor Drobniak, jeżeli chodzi o pisanie strategii kierunków rozwoju, to te pewne rzeczy trzeba na pewno wyciągać i proponować je do realizacji innym miast. W taki sposób właśnie zbudujemy potencjał naszej metropolii, w taki sposób będziemy w stanie rywalizować z innymi. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. I pan profesor, pan prezydent Arkadiusz Chęciński, zapraszam. Postaram się szybko i w sumie nie wiem, czy do końca podsumowania, bo ja chciałbym się trochę odnieść do paru rzeczy, ale naprawdę szybko, bo nie wiem, czy dostaliśmy dobrze tutaj z prezydentem Neumannem zrozumieli. Po pierwsze promocja była mowa. Ja właśnie o tym mówiłem, o promocji do wewnątrz, że tego brakuje, że brakuje promocji do wewnątrz. My sami nie wiemy, co jest w Gliwicach, w Zabrzu, w Katowicach nieraz i dlatego szukamy nie wiadomo gdzie, zamiast korzystać ze swoich możliwości. A o wyższych uczelniach właśnie dokładnie o tym mówiłem, że nie konkurujmy,
tylko dajmy możliwość ludziom szybkiego przemieszczania się z miejsca na miejsce, żeby mogli studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale żeby mogli po południu wrócić do siebie do domu, żeby to było tańsze. Ja jak będzie pociąg jechał w 30-40 minut, to zrobią, bo dzisiaj do Katowic Sosnowca się nieraz jedzie 30 minut, także będą mieć obojętne gdzie, jak wsiądą w pociąg i za 30-40 minut znajdą się w Krakowie. I właśnie o to chodzi, żebyśmy wykorzystywali potencjał Polski południowej. Druga rzecz, dlaczego nie w Sosnowcu, bo w Gliwicach nie ma zatora i placu i Wesołego Miasteczka, może dlatego, że jest Legolandia w Chorzowie. To ktoś, kto chciał inwestować, nie chciał robić sobie i komuś konkurencję. Po drugie, ja tylko zwrócę uwagę, że do zatora z Krakowa jest godzina 18, z Katowic godzina 30, z Bielska 58 minut. I to pewnie powoduje, że szuka się rozwiązania, które kreśli się cyrklem i szuka się biznesu, żeby dużo ludzi było szybko na miejscu, a liczba samochodów pokazuje, że był to strzał w dziesiątkę, zresztą chyba wszyscy o tym tak myślimy. Kolejna rzecz, której chciałem się odnieść, usługi. Nie bardzo zrozumiałem, bo ja uważam, że w Sosnowcu to szkoła tylko usługi zostały i myślę, że 50-60% miejsc pracy to są usługi. Jeszcze może w tej części województwa śląskiego, gdzie są kopalnie, Zabrze, Jastrzębie, no jest trochę inaczej, ale gdzież u nas jest inny model pracy, jak nie usługi? I to powoduje, że w Sosnowiec pewnie jest trochę niżej, jeżeli chodzi o średnie wynagrodzenia i dochód, no bo niestety usługi są trochę mniej płatne niż inne rodzaje pracy. No niestety, też to mówię z pewną odpowiedzialnością, przemysł ciężki powodował, że te zarobki były wyższe i do dzisiaj tak zostało i dlatego Jastrzębie jest bardzo wysoko w kwestii zarobków, a miasta, które postawiły na usługi, co będzie, są nisko, także nie bardzo rozumiem. Ja często właśnie mówię, że praktyka z teorią często się rozchodzą, nie spotykają, a to powinno być odwrotnie. I zupełnie na koniec o tych usługach jeszcze chciałem powiedzieć. No niestety Europa poszła w kierunku usług i COVID to pokazał najlepiej. Że był moment, że nie mieliśmy maseczek, jak nie było znajomego, nie wiem, narciarza, nie mieliśmy respiratorów, nie mamy części do samochodów, materiały budowlane zdrożały, bo z Chin coś tam nie doszło. Także szanowni państwo, wręcz przeciwnie, nawet ktoś kiedyś powiedział, postawmy z powrotem na przemysł. Nie na usługi, bo usługi my już tylko mamy. Postawmy na przemysł, bo przemysł daje szansę Europie i Polsce, że się w jakiś sposób sami będziemy zabezpieczać przed trudnymi momentami. I myślę, i żałuję tego, że się jeszcze tego nie nauczyliśmy w COVID-zie. W momencie, w którym wszystko stanęło dlatego, nie że był COVID, tylko nie było dostawy towaru, bo prawie wszystko przychodzi do nas z Chin, z Australii, jeszcze z innych miejsc świata i trzeba czekać na samolot, które nie latały na... Zwróćcie państwo uwagę, ile zdrożał transport w kontenerach przez ocean do nas towarów, no bo nic tu nie ma w tej Europie. Także ja się dziwię, że dzisiaj jeszcze mówimy, stawiajmy na usługi. Nie, stawiajmy na mądrą, nowoczesną również produkcję, bo na usługach daleko nie zajedziemy, bo ileż można usługiwać, tak trochę pół żartem, pół serio powiem. Dziękuję bardzo panie prezydencie i pan prezydent Adam Neumann, uprzejmie proszę o ostatnie słowo. Tak, jednym słowem a propos tej teorii jest coś takiego jak zrównoważony rozwój. No i tu w pełni się zgadzam. Oczywiście różnie można stawiać akcenty, ale to generalnie tak to musi być siłą rzeczy. Jak chodzi o metropolię, na pewno współpraca, absolutnie nie egoizm i jakiś separatyzm, to jest oczywiste i po to tą metropolię mamy. I na koniec, przepraszam, jeszcze gliwicki przykład a propos przemysłu czasu wolnego. Arena Gliwice, jedna z największych hal widowiskowo-sportowych, 15 tysięcy miejsc i firma PWC, ukłony, zrobiła raport, obszerne opracowanie, w którym wyliczyła, że taki ekwiwalent przychodowy dla miasta Gliwice z tytułu działalności areny roczny to jest około 80 milionów złotych netto. Także no, zapraszam do Areny Gliwice, jeździmy do Teatru Rozrywki w Chorzowie, jeździmy do Opery w Bytomiu, więc wymieniajmy się i współpracujmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie panie prezydencie. Przemysł czasu wolnego to rzeczywiście potencjał w województwie śląskim, no i przede wszystkim w Górnośląskiej Zagłębskiej Metropolii. Dziękuję serdecznie za wszystkie wypowiedzi. Ja mam takie wrażenie, jednym zdaniem tylko podsumuję to, że zidentyfikowaliśmy ileś bardzo ważnych kwestii, które powinny być przedmiotem kolejnych debat warsztatów w ramach prac nad strategią. Jeden z przykładów, metropolia matką wszystkich miast, jak to rozumiemy, jak do tego podchodzimy, jaka powinna być ta matka i tak dalej, to myślę, niech to będzie
próba podsumowania z mojej strony. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Czy pani przewodnicząca życzy sobie jeszcze jednym zdaniem podsumować debatę? Jeśli tak, to będę bardzo wdzięczny. Ja jestem bardzo zadowolona, że mogliśmy się w tym gronie spotkać. Jest to dodatkowy materiał na pewno dla naszych prac nad strategią. Tu dziękuję naszym profesorom, naukowcom, bo to będzie dodatkowy element, no bo opinie naszych prezydentów to my już wiemy i znamy, a tutaj chodzi o to, żeby jak najwięcej i jak w największym gremium dyskutować i wybrać do prac nad strategią to, co jest najlepsze, co będzie służyło naszej metropolii i ją rozwijało w przyszłości. Dziękuję. Dziękuję serdecznie pani przewodniczącej, dziękuję serdecznie wszystkim szanownym państwu panelistom, a państwu dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia na kolejnych debatach. Dziękuję serdecznie.